Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części zajmiemy się znowuż odrobinką Linuxa i chciałem pokazać nieco bardziej skomplikowane rzeczy, takie jak, uwaga, praca w konsoli. Wiem, że konsoli się boją wszyscy początkujący, nie wyłączając mnie samego, ale nie jest to wcale takie straszne. Chciałem przybliżyć podstawowe polecenia, sposób zdobywania pomocy i w ogóle wyjaśnić, jak sobie można poradzić z tym czymś straszliwym, czym jest konsola. Myślę, że szybko się przekonacie, że jest to niesamowite narzędzie, którego oczywiście nie ukrywam, brakuje mi pod Windowsem, dlatego właśnie siedzę pod Linuxem. Zalogujmy się zatem do naszego wypasionego Linuxa, którego robiliśmy sobie wcześniej w innym tutorialu, no i za chwilę zajmiemy się właśnie konsolą. Jeszcze chwila, trwa to jakąś dłuższą chwilę, ponieważ jest to maszyna symulowana. Przypomnę, że w poprzednich tutorialach skonfigurowaliśmy sobie całego Linuxa, tak by były tutaj te fajne paski postępu, odpowiednio wyświetlana data, z czasem i z temperaturą i z pogodą oraz kilka dodatkowych ikonek ze zmienionym tłem pulpitu, z ikonką blendera i tak dalej. To, co będziemy robić dzisiaj, to jest poznawanie tajemnic konsoli, czyli tego smutnego, szarego okienka. Tak ono właśnie wygląda. Więc może na początek powiększę ją troszeczkę i skonfigurujmy ją również, ponieważ pozostawiliśmy tę konsolę zupełnie taką pozostawioną samej sobie. A więc na początek rozciągnę ją trochę, tak by było widać w całości. No i teraz tak, to co ta konsola sobą reprezentuje, to jest nic innego jak tylko zwykły program, który można po prostu uruchomić. Zwykły program, on po prostu rysuje takie okienko, w którym możemy pisać. To jest nic więcej. I teraz, korzystając z takiego okienka, to co napiszemy w tym okienku jest analizowane i wykonywane, tak jakby to były jakieś własne polecenia systemowe. Jeżeli na przykład wpiszę coś takiego, no nie wiem, jak powiedzmy sobie lala zupa, to oczywiście mogę to skasować backspace'em, mogę też przesuwać się strzałkami po tym tekście i go poprawiać. Okay? Jeżeli coś napiszę tutaj, to działa klawisz home, działa klawisz end, także jest troszeczkę lepiej niż kiedyś. W każdym razie, jeżeli kiedyś były takie stare terminale, że nie wszystko działało i miałem tak naprawdę tylko i wyłącznie klawisz backspace, nic więcej nie działało, żadne strzałki i inne rzeczy. Strzałki wyświetlały jakieś takie dziwne znaki, nie wiadomo co to w ogóle było, nie dało się z tym pracować. Teraz pod Linuxem jest to już troszeczkę rozwinięte, no i możemy sobie pisać dowolne rzeczy, a później edytować ten tekst tak normalnie, jakby to był zwykły tekst. Oczywiście tak wpisany tekst nie ma żadnego sensu, a przynajmniej nie ma sensu dla komputera. Jeżeli napiszę na przykład coś takiego jak, no nie wiem, kobieta, to wtedy oczywiście jak wcisnę Enter, no to pokazuje się informacja od systemu, że command not found. To jest standardowe zachowanie. Co bym nie wpisał, na przykład zupa, daj mi zupę i tak dalej. Jak widać, reakcja systemu na różne wpisane przeze mnie polecenia może być różna. Albo jest to command not found, albo system, tak jak tutaj, próbuje się domyślić, o co mogło nam chodzić. I może na przykład chodziło nam o wpisanie W albo WPE, co się okazuje, że są to jakieś dziwne polecenia, które są w jakichś pakietach, które musielibyśmy zainstalować. No ale cóż, nie mamy takich pakietów. Istnieje cała masa takich poleceń, które możemy wpisać. I możemy nawet część z nich łatwo odkryć. Wystarczy, że wpiszemy tylko jeden znak, na przykład C, i zobaczymy, jakie polecenia na C mamy w systemie. Aby takie coś zrobić, wystarczy wcisnąć klawisz Tab. Wciskam raz klawisz Tab, nic się nie dzieje, wciskam drugi raz. I nagle się okazuje, że istnieje aż 105 możliwości dopełnienia tego naszego C. Mogę wcisnąć klawisz Y, aby odpowiedzieć, że tak. I to są wszystkie polecenia, które zaczynają się od C. I teraz zobaczcie, one pojawiły się na całym ekranie, na całym tym terminalu naszym, na tej konsoli i na samym dole jest napisane More. Jeżeli wcisnę teraz klawisz Enter, to będę przewijał po jednym znaku, a jak wcisnę spację, to będę przewijał po całej stronie. Bam! No i dojechałem do końca, wróciłem do zwykłego C. Widzę w ten sposób listę poleceń, które zaczynają się od literki C. Dobra, sprawdźmy teraz może, co zaczyna się na literę D. Jeżeli wcisnę D i Tab, o, jest 113 jakichś poleceń. Naciskam Y i widzę, jakie to są polecenia. Enterem w dół mogę przewinąć. No a samo polecenie D oczywiście nie istnieje. Ale jest jakieś polecenie, na przykład DF, takie krótkie. Bam? Proszę zobaczyć, coś wyświetliło, grubo. A więc te polecenia w jakiś sposób działają i nie zawsze one będą działać w sposób właściwy. Na przykład wpisałem DD i teraz nagle coś zwisło. Coś nie działa jakby. To jest taka przyczyna, że polecenia bardzo często, jeżeli nie podam do nich żadnych dodatkowych informacji, to zaczynają wczytywać z tak zwanego standardowego wejścia. Standardowe wejście to jest właśnie to, co mam tutaj. To jest moje standardowe wejście, czyli klawiatura połączona z tym terminalem. Jeżeli nie chcę, żeby takie polecenia cokolwiek robiły, to mogę wcisnąć Ctrl+C. I czasami takie Ctrl+C przerywa działający program. Oczywiście można program przedtem zabezpieczyć, ale większość takich konsolowych programów pod Linuxem daje się łatwo przerwać za pomocą Ctrl+C. Ta sprawa być może jest nowa dla niektórych, pod Windowsem to nie działa, a tutaj działa. No i teraz oczywiście nie ma sensu uruchamiać takich poleceń, jeżeli nie wiemy, co one robią. W związku z tym możemy łatwo sprawdzić, co robią niektóre takie polecenia. I do tego celu służy tak zwany manual systemowy. Manual, czyli w skrócie polecenie man. Jeżeli uruchomię takie polecenie, to pojawia się nawet po polsku, zobaczcie, wielkie pytanie, jakiej strony podręcznika potrzebujesz. Myk polega na tym, że to polecenie może służyć do wyświetlenia prostej podpowiedzi, prostej pomocy na temat każdego z innych poleceń, na przykład man. Zobaczmy, co powie man o sobie samym. Wciskam Enter i proszę zobaczyć, mam tutaj wypasioną informację. I to, co tutaj jest na ekranie, to jest jakaś masakra. Ale popatrzmy tak spokojnie. Na początku jest man, strona pierwsza, potem jest tytuł tego i znowuż man, strona pierwsza, więc mam tutaj jakiś porządek wprowadzony. Potem jest tytuł i w tym tytule jakaś treść. Potem drugi tytuł i kolejna treść, trzeci tytuł i jeszcze jedna. I to wszystko jest w terminalu. Jeżeli będę wciskał strzałki teraz, góra-dół, to jak będę miał szczęście, to zadziała mi przewijanie. Ale normalnie strzałki na każdej konsoli nie muszą działać, ponieważ to wymaga rozszerzonego zestawu klawiszy. Zamiast tego można wcisnąć Enter. Enter przesuwa w dół o jeden wiersz, a spacja przesuwa o całą stronę. Proszę zobaczyć, to jest dosyć długi dokument, nie w kij dmuchał. Oczywiście można sobie to wszystko spokojnie przeczytać w wolnej chwili, a jeżeli będę chciał wrócić do góry, naciskam klawisz B. Klawisz B to jest ekran do góry. Oczywiście działa także page up i page down, ponieważ mówię, to jest Linux, ale gdybyście byli zalogowani gdzieś na jakiś zdalny serwer i mieli tylko takie prymitywne okienko, to takich klawiszy wypasionych może nie być. Teraz to, co jest opisane w takim podręczniku, to są przede wszystkim takie podstawowe informacje dotyczące poleceń. Często jest ich za mało. Mimo tego, że tego tekstu jest tutaj dużo, to i tak nie wyczerpuje on tematu i często nawet po jego przeczytaniu i tak nie wiadomo, co zrobić z jakimś tam poleceniem. Tutaj są na przykład fajne przykłady. Jeżeli napiszę na przykład man ls, to widzę, że wyświetli im strony podręcznika ekranowego dla danej pozycji programu ls, cokolwiek to znaczy. Możemy sprawdzić. Tylko teraz jest pytanie, jak wyjść z tego programu. Zobaczcie, że mam otwarty terminal, to jest ta konsola cała, którą tutaj mam i w tej konsoli teraz działa jakiś program. Żeby z niego wyjść, mogę wcisnąć Ctrl+C, ale w tym momencie to nie działa. Wtedy przydaje się czytanie i jakby zapamiętanie pewnych podstawowych zachowań. W tym momencie wyświetlamy sobie tutaj tekst, który możemy przewijać w górę i w dół. Wyjście z takiego przewijania robi się po naciśnięciu klawisza Q. Więc jeżeli nacisnę Q, po prostu na klawiaturze jedna litera, to wychodzę z tego i widzę mój stary terminal, to co wcześniej w nim było. Jeżeli napiszę teraz man ls, to będę mógł łatwo przeczytać informację o poleceniu ls. Z tym, że to polecenie jest opisane już po angielsku. Spotkamy się z tym bardzo często. Pod Linuxem nie wszystko jest do końca zmienione na język polski, nawet jeżeli mamy polską wersję systemu i część informacji jest niestety po angielsku. Dlatego z pewnych względów Linux jest dobry do nauki angielskiego. Sam pamiętam, że jak się kiedyś uczyłem angielskiego, to ta pani, która mnie uczyła, była zdziwiona zasobem słownictwa, jakie mam, a to słownictwo wzięło się nie skądinąd, jak tylko z komputerów. Widziałem po prostu masę różnych słów angielskich, one mi się w odpowiednich momentach szczęśliwie przypominały. Więc po jakimś czasie okrzepniecie z angielskim, zresztą widać, że tutaj często jest coś po angielsku. Na przykład tutaj słowo run, tutaj jest słowo dev, tutaj jest słowo log. Okay? To wszystko są słowa pochodzące od angielskich nazw. Tak czy inaczej, pomoc jakaś taka na temat podstawowych poleceń jest po poleceniu man. Jeżeli wcisnę na przykład A i dopełnię tabulatorem, to w tym momencie widzę, że nic się nie pojawia, bo nie mam żadnego polecenia na podwójne A, ale na pojedyncze A jest ich aż tyle, cała strona. A na Z byłoby ich tylko tyle. Także tabem dopełniam polecenia. I teraz, jeżeli będę chciał wpisać jakieś bardzo długie polecenie, na przykład aptitude, coś tam, to mogę nacisnąć Tab i to polecenie dopełnia się do końca samo. Ale jeżeli wpiszę jakieś polecenie, które jest dopełnione do kilku innych, to kilka tych innych się będzie tutaj pojawiało. Także mogę napisać MC i zobaczę, ile jest na MC rozpoczętych poleceń. Ok? Tak to wygląda. Jeżeli wcisnę samo MC, to nie ma żadnego polecenia, a to jest program, który pozwala mi wyświetlać bardzo przyjaźnie wszystkie pliki i katalogi, które mam na swoim dysku. Do tego za chwilkę wyjdziemy. Innym rodzajem pomocy, która jest na temat jakichś poleceń systemowych, to jest polecenie info. Działa podobnie jak man, wystarczy tylko, że sobie napiszę info ls i już mam na temat info cały zestaw rozmaitych informacji. Tutaj są opcje tego ls-a i tak dalej. Wszystko oczywiście jest po angielsku i to wydaje się, że jest troszeczkę szerzej rozpisane, bogatsze trochę. Wychodzę z tego klawiszem Q, tak samo. Ostateczna wersja pomocy, jeżeli widzę jakieś polecenie, na przykład, no nie wiem, jakieś app-res na przykład, nie wiem co ono robi, to zamiast go uruchamiać, mogę napisać app-res-h. Nie wiem co robi to polecenie, ale często jest tak w Linuxach i w Unixach, że jak napiszę opcję -h przy poleceniu, to dostanę krótką podpowiedź, co takie polecenie robi. Tak samo jest z ls-em, ls-h. Proszę zobaczyć, akurat ten nie zadziałał. Mogę wziąć sobie more -h, więc te wszystkie jakby skrócone wersje polecenia informujące o danych opcjach mogę w ten sposób zobaczyć. Tak to działa. A więc jeżeli uruchomimy sobie taką konsolę i nawet zapomnimy jakiegoś polecenia, to pamiętajmy, że zawsze można dopełnić sobie tabulatorem jakieś takie wpisane wcześniej nazwy. To jest bardzo fajna rzecz. Zatem konsola powinna być naszym przyjacielem. Poza tym w konsoli można pisać, także pamiętajmy, można kasować. Ctrl z backspace'em tutaj za bardzo nie działa, można by to było jakoś skonfigurować, myślę. Ale to jest wszystko, co dotyczy pracy w konsoli. Taka podstawowa rzecz. Teraz tak, załóżmy, że mam w konsoli coś napisane. No widzę, że tutaj było jakieś fajne polecenie użyte, na przykład takie jak ls. To ls jest w tym miejscu. Jeżeli teraz zaznaczę cokolwiek w tym tekście, który jest tutaj, to mogę ten tekst od razu wkleić w dowolne miejsce, tam gdzie mam kursor. A więc jeżeli chciałbym mieć na przykład słowo publiczny, to wystarczy, że zaznaczę takie słowo, a później nacisnę środkowy klawisz myszy. Klik i w tym momencie publicznie się tutaj wpisało. Może się wpisać wiele razy, jak będę chciał, wystarczy tylko, że wcisnę to kółko. Oczywiście jak dam Enter, to takiego polecenia nie ma, więc ono się nie wykona. I tu jest kolejna rzecz. Jeżeli wpiszę jakieś polecenie i wcisnę Enter, to ta konsola działa w taki sposób, jakby chciała uruchomić program, który w ten sposób się właśnie nazywa. Te programy są w różnych miejscach w systemie i one są poszukiwane w różnych miejscach. O tym jeszcze sobie będziemy mówić, przypuszczam, jak wspomnimy o zmiennej typu path na przykład i w ogóle o zmiennych środowiskowych, ale to jest na przyszłość. Tak czy inaczej, wszystko co wpisuję, na przykład lala, zupa, to jest traktowane przez konsolę jak polecenie i w tym przypadku polecenie nazywałoby się lala, a opcją dla niego, dodatkową informacją byłoby zupa. Dlatego jeżeli napiszę na przykład ls i na przykład taki ukośnik, to ls jest poleceniem, a ukośnik jest dla niego parametrem. Działa w ten sposób. Jak napiszę ls -l i taki ukośnik, dostanę troszeczkę inną listę i tak dalej. To jest akurat lista plików i katalogów i informacje o tych plikach. Tak czy inaczej, to jest uruchamianie poleceń. Mogę także uruchomić polecenie Blender, ale pewnie się nie uda. Piszę Blender, nie udało się. O i patrzcie, to jest dziwne, ponieważ mam tutaj zainstalowanego czy też rozpakowanego Blendera. No ale najpierw musiałem do tego miejsca, gdzie Blender jest, przejść. Oczywiście możemy zrobić tak, żeby Blender wystartował w dowolnym miejscu, niezależnie od tego, gdzie napiszę, w dowolnej konsoli będzie startował Blender. Takie coś można zrobić, oczywiście o tym też chcę powiedzieć. A więc teraz przejdźmy może do uruchamiania poleceń. Proste polecenia to takie jak na przykład polecenie cd, ls, ewentualnie cd, ewentualnie ls. Trochę się nabijam, ale to są najczęściej używane przeze mnie polecenia. Polecenie takie jak ls to jest skrót od słowa list. List, czyli lista. Taką listę widzimy teraz tutaj w tej konsoli. To jest cała lista wszystkiego, co mam w głównym katalogu. I teraz trzeba byłoby troszeczkę rozumieć, jak jest zrobiony Linux. Ten główny katalog to jest taka dziwna rzecz, ponieważ takie coś nie istnieje pod Windowsem, a w Linuxie jest tylko jeden główny katalog i ten główny katalog ma bardzo piękną, krótką nazwę. Nazywa się po prostu taki ukośnik. To jest główny katalog. Więc jeżeli napiszę sobie ls i później główny katalog, to listuje mi się zawartość tego głównego katalogu i w tym głównym katalogu mam tego typu elementy. Te elementy są rysowane tutaj na niebiesko, elegancko, a niektóre są rysowane na jaśniejszy kolor, a jeden jest nawet na takim zielonym tle. To wszystko ma swoje znaczenie. Chodzi o to, że te niebieskie to są katalogi, a jasno-niebieskie to są linki, a ten zielony ma specjalne uprawnienia, także każdy może tam na przykład pisać. Tyle na ten temat można powiedzieć na razie, nie muszę więcej. I teraz polecenie ls wypisuje listę, więc jest to zwykła lista w takich kolumnach. Ok? Jeżeli będę miał mniejszy terminal, mogę go sobie troszeczkę przeskalować, to LS zrozumie to i dostosuje się do tego, robiąc mi troszeczkę inną listę. Także zawsze zobaczę wszystko, co wypisałem. Oczywiście ls może przybierać różne formy. Mogę na przykład podać ls-l, tak jak to już widzieliśmy, i wyświetlić sobie główny katalog. Wtedy ta lista będzie wyglądała w ten sposób. Widać, że przy długich linijkach, tak jak tutaj, się zawija. Zawinęła się i teraz zostaje mi od brzegu takie coś ucięte. Nie ma znaczenia takie coś, po prostu się zawinęło i tyle. Tak czy inaczej, jeżeli powiększę swoje okno i napiszę ls-l, to wtedy zobaczę całość. Teraz widać, że ls-l pokazuje mi całą listę plików. Mogę oczywiście podać inne rzeczy, na przykład ls-l i mogę zobaczyć, co siedzi u mnie w katalogu TMP. Proszę zobaczyć, to jest katalog główny, to jest mój root, to miejsce. Natomiast jeżeli dopiszę do tego roota jeszcze następny katalog z tej listy tutaj, to będę miał już jakiś podkatalog. W tym przypadku można dać root, a później TMP. Jeżeli takie coś zrobię, to zobaczę, co siedzi wewnątrz katalogu TMP, czyli właśnie w tym zielonym tutaj, takim sprytnym. I jak widać, siedzą tam jakieś dziwaczne katalogi i śmieci. To jest katalog tymczasowy, który jest zawsze czyszczony po starcie maszyny, także nie należy w nim przechowywać swoich cennych plików. Możemy zobaczyć, co jest w katalogu, na przykład var. No jak widać, jeszcze coś innego. W katalogu na przykład usr, dajmy tutaj -l, usr, jeszcze inne rzeczy. Jest tego mnóstwo, wielkie mnóstwo. Tych plików jest naprawdę bardzo dużo. W typowym komputerze może być kilkadziesiąt tysięcy plików, jakieś liczyłem na swoim, mam ponad 4 miliony, więc jest ich naprawdę mnóstwo. I dlatego właśnie te pliki są zorganizowane w takie katalogi, co zresztą nie powinno być dla Was zaskoczeniem. Oczywiście możemy sobie wyświetlać, co jest w katalogu USR Games, żeby zobaczyć, jakie mam gry. A, jak widać, niezbyt wiele, nie są to prawdziwe gry, ale wiecie, to jest maszyna symulowana, świeżo zainstalowana, więc nic tu jeszcze nie ma. Teraz te katalogi mają swoje specjalne znaczenie. Jeżeli wyświetlę jeszcze raz takie całe drzewo, to tak. Znaczenie tych katalogów jest następujące. W katalogu bin są podstawowe programy. W katalogu dev są urządzenia, to jest skrót od devices. Jeżeli napiszę ls dev, to zobaczę, jakie są urządzenia i może to kogoś przyprawić o ból głowy, ale niektóre z tych urządzeń są bardzo potrzebne. Na przykład mamy tutaj coś takiego, niech popatrzę, gdzie to może być, jak na przykład... No tak patrzę, VGA Arbiter to chyba niekoniecznie, ale gdzieś tutaj jest urządzenie odpowiedzialne za kartę graficzną, tu jest urządzenie odpowiedzialne za kartę dźwiękową, tutaj jest urządzenie odpowiedzialne, czy raczej w tym katalogu są urządzenia dyskowe, tutaj są procesory na przykład, tutaj jest CD-ROM jak widać, także wszystkie urządzenia widoczne są pod Linuxem jako pliki i żeby był porządek, wszystkie te pliki elegancko siedzą w katalogu dev. Teraz wszyscy użytkownicy, którzy korzystają z takiego systemu, domyślnie mają swoje miejsce w katalogu Home. W Home mam na razie dwa katalogi, jest Pio Tao oraz PKB i to są jednocześnie katalogi tych użytkowników. Ja się nazywam użytkownik PKB, można sprawdzić to poleceniem w HUMI, czyli HUAMI. Jeżeli napiszę takie polecenie, dam Enter, to widzę, że jestem PKB. No super, dowiedziałem się. Mogę także sprawdzić, w jakim jestem katalogu obecnie, ponieważ nie widzę, a wiecie, że tych katalogów jest całe mnóstwo. Jeżeli napiszę PWD, to sprawdzam, w którym jestem katalogu. To jest skrót od Print Work Directory, czyli wypisz katalog bieżący. Jestem teraz w katalogu Home PKB. Oczywiście, jeżeli napiszę sobie ls i później home PKB, to zobaczę zawartość swojego katalogu. Jeżeli jestem w tym katalogu, to wystarczy samo ls. Zobaczę dokładnie to samo. Jeżeli napiszę ls-l, to lista będzie w takim długim formacie i każdy element będzie w osobnym wierszu i dodatkowo dla tych elementów otrzymam datę ich modyfikacji, wielkość danego elementu, kto jest właścicielem, jaka jest grupa, ilość nodu zajmowana przez element, tak myślę przynajmniej, oraz uprawnienia. Każdy z tych elementów ma szczególny zestaw praw, które można mieć przy dostępie do tych plików. Jak na razie każdy ma do nich dostęp. Po tych uprawnieniach akurat to widać, jeszcze tego nie będę tłumaczył. Tak czy inaczej, to jest polecenie ls. ls pozwala mi wpisywać ścieżki i wypisywać różne dziwne miejsca. Jeżeli chcę napisać ls i na przykład tmp i napiszę ukośnik i teraz wcisnę tab, to tab mi dopełni jakby wszystkie możliwości, które mogę mieć później. Mogę później napisać literkę m na przykład i kolejny raz tab, licząc na to, że pojawi się ten mint update. Proszę zobaczyć, dopełniło mi, także nie muszę wpisywać. Jak teraz dam Enter, to zobaczę, że w środku siedzi jakiś bardzo dziwaczny pliczor. No i dobrze, niech on sobie tam siedzi. Tak samo mogę sprawdzić, co jest w var, tabem dopełniając. Później na przykład do kasza mogę wejść, dopełnić tabem. Ok, tak to wygląda. Mogę zobaczyć szybko, co jest na przykład w katalogu ldconfig. Nic nie ma akurat, pusto, bo się nic nie dopełnia. Więc weźmy sobie do katalogu, no na przykład apt. Dopełniam i jak widać jest tutaj ciągle coś. Archives na przykład i widać, że mnóstwo plików siedzi w środku. Także można sobie w ten sposób pracować. Te pliki wyświetlają się po poleceniu ls za pomocą czerwonego koloru. I mają wszystkie rozszerzenie deb, jak widzimy. To są właśnie pakiety systemowe. System sam je ściąga i instaluje na przykład na nasze żądanie. I to są różnego rodzaju programy. Na przykład BASH to jest ten program, który w tym oknie działa. Tak to właśnie jest zrobione. Dobra, więc tak możemy uruchamiać polecenia. Ale teraz zauważcie, że te polecenia tak naprawdę to nie jest nic innego, jak tylko najzwyczajniejsze w świecie programy. I te programy pozwalają nam wykonywać różne akcje. Jeżeli napiszę ls, bin ls, to wypisałem miejsce, w którym znajduje się program ls. Możemy nawet sprawdzić, jaki on jest duży. ls-l, bin ls. Proszę zobaczyć, ten program ma prawie 100 kilo. Tak wygląda. Oczywiście, gdybyśmy chcieli zobaczyć go w środku, możemy sobie wyświetlić jego zawartość. Służy do tego celu polecenie more. More bin ls. I jak widać, more mówi nam, że to nie jest plik tekstowy, w związku z tym odmawia jego wyświetlenia. Możemy także sprawdzić polecenie less. Jest more, to jest less. Po prostu tak dla beczki ktoś zrobił, żeby było śmieszniej. Oba wyświetlają zawartości plików, ale less jest trochę bardziej inteligentny i tylko nas ostrzega. Pisze, że bin ls może być plikiem binarnym. Czyli less już wczytał ten plik, sprawdził go i zobaczył, że no trochę za dużo tam jest dziwnych znaków, więc pyta się, czy na pewno go zobaczyć. Możemy odpowiedzieć yes, wciskając Y. I tak właśnie wygląda wnętrze polecenia ls. To jest program. Program zrozumiały dla komputera, a nie dla nas, chociaż jakiś haker prawdopodobnie wie, co znaczą te wszystkie znaczki tutaj. Ja wiem, że na przykład ten ptaszek i małpka oznacza kod znaku o wartości 0. Wszystkie inne znaki mają jakąś inną wartość i one są po prostu zwykłymi poleceniami, które jakoś tam procesor rozumie. Sam rodzaj tego pliku to jest specjalny typ, który nazywa się ELF. To jest taki rodzaj binarki i system Linux potrafi uruchamiać właśnie takie pliki. Gdyby to było coś innego, zmienilibyśmy jakąś literkę, to już by nie potrafił. Dobra, przez Q wychodzę z tego, także obejrzałem sobie treść tego programu LS, niezrozumiałą zupełnie dla nas, ale świetnie zrozumiałą dla komputera. Mogę uruchomić taki program, nie tylko wpisując nazwę ls tak po prostu, jest specjalnie tak zrobione w systemie, że ta nazwa będzie od razu się znajdowała w dowolnym miejscu, ale mogę też bezpośrednio podać ścieżkę do tego programu, bin ls. Jeżeli teraz go uruchomię, to ls wyświetla bez żadnych kolorów, wszystko tak smutnie, ale oczywiście mogę mu te kolory kazać narysować. Wystarczy, że napiszę ls "color" równa się auto. To jest opcja do ls, która każe mu wyświetlać wszystko w kolorach. Mogę także dodać opcję "-l", która powoduje, że ls wyświetli wszystko w takim długim formacie. A to jest dokładnie to samo, co robiło polecenie ls-l. A więc są dwa jakby sposoby wywołania tego polecenia. Jedno jest z tą ścieżką na początku, a drugie bez. To, że działa to drugie, jest spowodowane przez sprytny mechanizm w systemie, który wyszukuje takie polecenia w pewnej liście ścieżek zdefiniowanych w innym miejscu. Natomiast jak podam w ten sposób, to uruchamiam dowolny program z dowolnego miejsca bez żadnego problemu. I tak samo mogę uruchomić swojego Blendera. Pamiętacie, że Blender, jak napiszę, to się nie uruchamia. Pisze mi, że program Blender nie jest obecnie zainstalowany. Aby uruchomić Blender, proszę zapytać swojego administratora, aby zainstalował pakiet o nazwie Blender. I później jest napisane Blender, polecenie nieznalezione. No cóż, nie zostało znalezione, ale zostało szukane w takich ścieżkach, w których Blendera nie mieliśmy. My pamiętamy, że Blendera zainstalowaliśmy w katalogu programy. Tutaj jest nasz Blender i ten Blender jest na ścieżce Blender i dopiero wewnątrz tej ścieżki mamy program Blender. A więc możemy najpierw napisać programy, możemy podać tą ścieżkę. Programy, później Blender. Pamiętajcie, że dopełniam cały czas tabem, wpisując tylko początek. I teraz jak wcisnę dwa razy tab, to widzę wszystkie pliki i tutaj jest Blender. To jest pełna ścieżka do Blendera. Jeżeli taką ścieżkę teraz uruchomię, to uruchomi się program Blender bez żadnego problemu. Jak widać, on tutaj wyświetlił mi piękną mozaikę, co jest związane z dosyć wadliwym działaniem sterowników graficznych w tym symulowanym Linuxie, ale tutaj lepszych sterowników nie będę miał. Tak czy inaczej mogę go teraz zamknąć, Blender się zakończył, napisał mi jeszcze mnóstwo jakichś warningów dotyczących właśnie OpenGL-a. W związku z tym mam zamiar je zignorować. Ale możemy też pamiętać, że w ten sposób uruchamia się Blendera. No i teraz tak, jeżeli będę chciał na przykład uruchomić tego Blendera kolejny raz, to oczywiście nie ma sensu, żebym znowu wpisywał programy, później tutaj to Blender, coś tam i Blender. To jest przede wszystkim dużo pisania. Zamiast tego mogę spróbować użyć tej linii, w której wpisuję polecenia troszeczkę bardziej inteligentnie. Otóż jeżeli wcisnę strzałkę do góry, to mi się pojawia poprzednio wpisane polecenie. Jeżeli wcisnę strzałkę jeszcze raz, to widzę jeszcze jedno, później jeszcze poprzednie i tak dalej. Mam całą historię wszystkich poleceń, które wpisałem od samego początku tej lekcji. Proszę zobaczyć, ile ich jest. Takich poleceń jest zapisywanych zwykle coś koło setki, być może nawet więcej. Ja u siebie w systemie mam ustawionych 1000 czy 10 tysięcy, nie pamiętam. I to jest coś takiego, co stanowi historię poleceń. Każdy taki terminal posiada swoją historię poleceń. Możemy także przewijać go, proszę zobaczyć, do góry, żeby zobaczyć, co tu się działo wcześniej. Jeżeli było coś dużo tekstu, to mogę go zobaczyć. I tą historię możemy sobie również wyświetlić. Proszę zobaczyć, jeżeli napiszę teraz słowo history, czyli history, to pokaże mi się historia wpisanych przeze mnie poleceń. I teraz widzę, że historia tych poleceń jest ponumerowana. Każdy numerek odpowiada jednemu wpisanemu przeze mnie poleceniu. Jak widać, te polecenia się nie powtarzają, akurat tak jakoś wyszło. Jeżeli chciałbym uruchomić teraz to długaśne polecenie, które mam tutaj, to wystarczy, że wywołam numerek 52. Ale jeżeli wpiszę samo 52, to nie zadziała. Jak widać, nie ma takiego polecenia. Aby wywołać numer polecenia z historii, muszę wcisnąć na początku wykrzyknik i wtedy napisać 52. Jeżeli to zrobię, wtedy wywołuję tak naprawdę tą linię z całym tym poleceniem. Jeżeli będziemy jakieś parametry, również się wywołają. Proszę zobaczyć, mam znowu kaszankę, uruchomiłem Blendera. Super. Tak to działa. Więc history pozwala mi sprawdzić szybko, jakie polecenia wydałem. Na przykład polecenie 39 i bam. I mam elegancko. Polecenie 56, bach, to była historia i tak dalej. Więc już teraz powinniśmy pamiętać mniej więcej, co żeśmy robili. Najprzyjemniejszą cechą jest to, że mogę takie okno zamknąć. Oczywiście nie mam teraz terminala, zniknął, ale historia jest zachowana. I teraz, jeżeli otworzę następny terminal, to w tym następnym terminalu mogę taką historię znowuż zobaczyć i mogę znowuż z nią pracować. Troszkę powiększę znowuż, zresztą powiększam przez Shift, Ctrl i znak plusa na zwykłej klawiaturze. Dzięki temu mam nadzieję, że trochę lepiej widać te polecenia, które tutaj wpisuję. No i jak wpiszę history, to widać, że polecenia są cały czas pamiętane. Będzie ich tam coś koło setka. To jest uruchamianie poleceń, takie proste. A więc podsumowując, mogę wpisać nazwę programu, jeżeli on się znajdzie, to się wykona. Jeżeli się nie znajduje, to mogę wpisać całą ścieżkę do takiego programu. Więc gdybym chciał wpisać pełną ścieżkę od katalogu tego głównego, od tak zwanego root directory, to wpisuję home, pkb, później programy, później Blender i bam, mam znowuż kaszankę, bo uruchomiłem Blendera. Super, ale śmiga. Dobra, zamykam. Tak to wygląda. Teraz w historii mam zapisaną kolejną ścieżkę, z której uruchomiłem sobie program. Jeżeli wpiszę na przykład bin ls-l, to oczywiście to również poleci do historii i będę miał takie polecenie na pozycji na przykład 61. Warto o tej historii pamiętać. Zawsze można się cofnąć, poprawić jakieś polecenie. Jest to bardzo wygodne. Konsola jest w ogóle super wygodna. Teraz następna rzecz. Zamiast pisać na przykład tego typu długie polecenie, mogłem sobie zrobić coś takiego, żeby napisać tylko jedną literkę, na przykład B i od razu uruchomić Blendera. To by było wygodne. Więc żeby taki coś zrobić, muszę użyć czegoś takiego jak aliasy poleceń, a więc poleceniom mogę zmieniać nazwę. Jeżeli ktoś uwielbia pracować w DOSie na przykład, albo w konsoli, która nazywa się Command Line czy CMD pod Windowsem, to tam jest takie polecenie jak dir, które tutaj o dziwo działa. Ale ono działa dlatego, że jest aliasem na polecenie ls. Jeżeli chcemy sprawdzić aliasy, wystarczy napisać polecenie alias. I w tym momencie widzę, jakie mamy aliasy. Jak widać, jest tutaj jeden taki alias ustawiony. W takim razie to polecenie dir, nie wiem skąd się wzięło, ale na razie zignorujemy to. Jeżeli będę chciał zrobić sobie jakiś alias, to piszę alias i teraz na przykład b równa się i teraz w cudzysłowiu podaję sobie całą ścieżkę do Blendera, a więc mogę to zaznaczyć, żeby nie przepisywać niepotrzebnie i tutaj wklejam przez kliknięcie środkowym klawiszem myszy, czyli kółkiem. Zamykam cudzysłów, Enter. Teraz jak wpiszę alias, to widzę, że aliasy mam już dwa. Mogę sobie także zrobić alias na przykład na polecenie L równa się ls-ltrf color równa się auto i dzięki temu będę miał troszeczkę lepsze polecenie L. Zamiast wpisywać taką długą komendę, będę mógł wpisać po prostu L i od razu mam elegancki listing w jednej takiej rozwiniętej postaci z kolorkami i dodatkowo każdy katalog z tyłu ma jeszcze ukośnik, żebym na pewno wiedział, że to jest katalog. Więc mogę to rozpoznać nawet jeżeli to będzie czarno-biały obraz. No ale wróćmy do tych aliasów. Mam te swoje aliasy zrobione, już teraz są 3 i mam alias, który nazywa się Blender. W związku z tym wystarczy nacisnąć B, dać Enter i w tym momencie uruchamia się Blender w postaci kaszany kolorowej. Tak to wygląda. A więc mam już zrobione jakieś takie fajne rozpoznanie systemu. Zazwyczaj na takie krótkie polecenia dwuliterowe aliasów się nie robi, ale jestem dosyć leniwy i wolę mieć pod ręką polecenie L. Tak po prostu. Teraz można sobie chodzić po wszystkich katalogach i wyświetlać, co tam chcecie w taki sposób. Zobaczmy, co jest w logach na przykład. Proszę bardzo. Pamiętacie, że słowo more wyświetlało zawartość logów, a na przykład les również wyświetlało zawartość logów. Możemy zobaczyć, co jest na przykład w katalogu, czy tam w pliku x.org0log. Proszę zobaczyć, to jest log, który powstaje wtedy, kiedy startuje grafika, czyli system graficzny. Spacją mogę poprzewijać, mogę zobaczyć, jakie tutaj są rozdzielczości. Tutaj jest na przykład edit monitora odkryty, jakieś tryby, które były testowane przy starcie, modliny i tak dalej. Także wszystko widzę z tego, co system graficzny myślał wtedy, kiedy się uruchamiała cała ta graficzna powłoka tutaj. Jest to super, wszystko elegancko widać. To wszystko jest zebrane w katalogu var log. Tutaj są różne takie logi. Mamy także inny rodzaj loga, który nazywa się dmesg. To jest tak jakby zestaw ostatnich komunikatów systemowych i proszę zobaczyć, jak to wygląda. Teraz mi się tutaj tyle rzeczy wyświetliło, że chyba troszeczkę pomniejszę font przez Ctrl i minus na klawiaturze. Trochę rozciągnę to okno, żeby było więcej. Jeszcze raz piszę dmesg. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj jakieś dziwne komunikaty są. Tutaj jest ich czas w sekundach i w mikro, czy nawet w nanosekundach. Nie, to w mikrosekundach. No i teraz tak pokręcę kółkiem myszy, to mogę przewinąć sobie do samego początku startu systemu. Proszę zobaczyć, jak ładnie system zapisał wszystko. I proszę zobaczyć, w pierwszej sekundzie tutaj zainicjalizował sobie jakiś procesor, coś tam, napisał wersję Linuxa, napisał wersję, która uruchomiła cały system. To jest to polecenie, które przy starcie uruchamia system. Później jest analiza pamięci, analiza różnego rodzaju urządzeń, wszystko to, co zostało wykryte w maszynie. Ok, tak to wygląda, jakieś adresy pamięci, no mnóstwo różnych rzeczy. I to wszystko stało się w tej pierwszej sekundzie, od razu system się rozpoznał. Potem, jak będę patrzył, co w takim logu jest, to widzę, jak system się dalej uruchamia i widzę mnóstwo różnych rzeczy, także rozpoznanie urządzeń PCI, później urządzenia CPI, później PCI, jakieś karty dodatkowe, rozszerzeń. Wszystko w tej wirtualnej maszynie. Oczywiście w moim komputerze to wszystko jest jeszcze bardziej rozwinięte i bardziej bogate. Tu jest na przykład karta sieciowa rozpoznana. Okay? Jeżeli wiecie, na co patrzeć, to widzicie wszystko, co system rozpoznał i co wie na temat waszego komputera. Można z takiego loga dowiedzieć się mnóstwo rzeczy. Tu na przykład widać, jaki jest format plików na dysku. Napisane, że zamontował file system, wszystko ładnie, pięknie, a wcześniej jakieś urządzenia typu tablet się podłączyły, czy jeszcze inne rzeczy. To jest właśnie fajne w Linuxie. Jakieś bluetoothy zostały także tutaj dodane po drodze, logi zrobione i jakieś inne rzeczy. Nie wszystko z tego rozumiem, ale część jest mi znana. Na przykład tutaj zainstalowano jakiś driver do drukarki, ale nie znaleziono żadnych drukarek podłączonych. Także w ogóle wypas. To jest polecenie dmesg, można je wywołać w dowolnym miejscu. I w logach jest mnóstwo takich rzeczy. I możemy sobie te logi przeglądać, jeżeli mamy administratora. Wtedy możemy się dowiedzieć, na przykład, kto próbował nasz system zaatakować, albo co się działo złego, albo coś tam. Dobra, na tym poprzestanę. Może nie będę zbyt głęboko w ten temat wchodził, bo nie mówimy o administracji dla ogólnej orientacji, tylko powiedziałem, że jest coś takiego. A więc znamy polecenia takie jak CD oraz LS. Powiedzmy sobie, teraz jak wejdę do jakiegoś katalogu, to jestem w tym katalogu i ten katalog jest pokazywany u mnie przy znaku zgłoszeniu, który nazywa się pkb@mint ... Tak nazywa się komputer, mint. U was może to być troszeczkę inaczej. Teraz, jeżeli wejdę do jakiegoś innego katalogu, na przykład TMP, to ten katalog widzę tutaj przy znaku zgłoszenia. Jeżeli chcę wrócić teraz do swojego katalogu domowego, czyli tam, gdzie mam te swoje dokumenty i tak dalej, bo w tym miejscu mam coś innego, no to naciskam, wpisuję po prostu CD. Ciach, Enter, od razu wróciłem do swojego domowego katalogu. Choćby nie wiem, jak głęboko gdzieś tam siedział, na przykład var, log, powiedzmy sobie, no nie wiem, co tam jeszcze, jakie katalogi, na przykład caps. No to zawsze napisałem CD i wracam do domu, do swojego domowego katalogu, w którym mam swoje dokumenty i wszystkie swoje, że tak powiem, twórcze rzeczy. Mówiliśmy także o aliasach. alias to jest zmiana polecenia, można skrócić sobie niektóre polecenia, których nie chcecie. I istnieje jeszcze jeden sposób na wyświetlanie poleceń, znaczy na wykonywanie. Jest to sposób, który polega na tym, że polecenie wpisujemy w takich odwróconych apostrofach. Te apostrofy wpisuje się znakiem tyldy i prawdopodobnie, jeżeli wcisnę Shift, to mi się pojawi tylda, a bez tyldy mam tylko taki zwykły apostrof. Uwaga, bo pod Windowsem ten przycisk może działać troszeczkę dziwnie. Windows tam się wcina i tworzy jakieś niestworzone rzeczy związane z naciśnięciem takiego przycisku. Na przykład nie można jednej tyldy wpisać, tylko wpisują się dwie i tak dalej. Dziwne. Tak czy inaczej, jeżeli wykonam jakieś polecenie, na przykład ls, to ono się normalnie wykonuje, ale mogę wykonać również w tych odwrotnych ukośnikach i wtedy cała zawartość tego polecenia, czyli to, co ono produkuje, jest traktowana jako następne polecenie. Dlatego tutaj pojawiło się dokumenty command not found. To jest tak, jak napisał normalnie dokumenty, muzyka, obrazy i tak dalej i chciał to wykonać. Oczywiście to nie zadziała, bo takie coś nie istnieje. Ale możemy zrobić coś takiego, że wynik działania takiego polecenia użyjemy jako parametr do jeszcze innego polecenia. Na przykład, jeżeli zrobię sobie coś takiego jak cd, to mogę wejść do katalogu lib, modules, ok? I tutaj widzę jakiś taki bardzo dziwny katalog. Ten katalog to jest wersja mojego systemu, którą mogę uzyskać po napisaniu uname-r. Widać, że pojawia się dokładnie to samo. Więc jeżeli jestem w swoim katalogu, to mogę napisać tak, cd, lib, modules i teraz coś takiego jak uname-r. No i wtedy wejdę do takiego katalogu. Zamiast takiego uname-r wykona się to polecenie, a jego treść zostanie wstawiona w to miejsce. Dzięki temu od razu wchodzę do takiej ścieżki. To jest dokładnie tak samo, jakbym napisał po prostu tego typu ścieżkę. Równoznaczne to jest. Oczywiście wcześniej nie wiedziałem, jak ono jest. Czasami taki sposób jest szybszy. No więc mamy tutaj uruchomienie jakiegoś polecenia przy wykorzystaniu takich odwrotnych jakby apostrofów. To się przydaje do bardziej zaawansowanych rzeczy. Dobra, wiemy teraz, jak poruszać się po systemie. Wiemy, jak sobie tworzyć aliasy, jak wypisywać zawartość tego, co mamy w terminalu. To teraz warto byłoby się dowiedzieć, jak można stworzyć jakiś plik albo jak zrobić jakiś katalog. No to jest już wypas. Stworzenie katalogu to nie w kij dmuchał. Robi się to tak. Katalog to jest directory po angielsku, a zrobić to jest make. A więc należy napisać coś takiego jak make directory. Oczywiście takie coś nie działa, jest bez sensu. Co więcej, jak uruchomię, to pojawia się jakiś dziwny komunikat, bo tak się składa, że program make już jest w systemie. Ale jest to polecenie, które jest skrócone. Ono jest skrócone do słowa mkdir. Z reguły wszystkie polecenia pod Linuxem są super krótkie po to, aby je wpisywać szybko i efektywnie. Jeżeli zrobię sobie mkdir Pio Tao na przykład, to powstanie katalog Pio Tao. Proszę zobaczyć, powstał nowy katalog, który jest pusty. Mogę go sobie wyświetlić i rzeczywiście nie ma tam w środku żadnych plików. Spoko. Teraz gdybym chciał wywalić taki katalog, muszę napisać rmdir. Nie wiem, czy jest takie polecenie, sprawdzam. Pio Tao. Okazało się, że jest. Katalog zniknął. Normalnie takiego polecenia może nie być, to jest jakiś alias pewnie, albo jakiś pomocniczy program podobny do czegoś takiego jak dir, po to, aby ten system trochę naśladował, chociaż system DOS, z którego większość starszych osób bierze swoje doświadczenia z komputerami. Jeżeli chcemy stworzyć jakiś katalog, robimy sobie mkdir, na przykład bla, natomiast kasujemy ten katalog przez polecenie rm-r bla. Ok? Mogę w ten sposób wywalić katalog, a w tym katalogu wszystko, co było, oczywiście również poleci. Także jest to niebezpieczne polecenie. Jeżeli chciałbym napisać, znaczy wyświetlić zawartość wszystkich swoich katalogów, to widzę je tutaj, ale gdybym chciał wyświetlić zawartość tych katalogów tak jakby rekurencyjnie przy zaglądaniu do wszystkich pozostałych, to mogę nacisnąć ls-r i to powoduje, że wyświetlane są wszystkie katalogi w formie długiej listy i zawartość tych katalogów również jest wyświetlana. Jeżeli był jakiś katalog, to i on jest wyświetlany, więc całe drzewo się ładnie wyświetla. Ok, zróbmy sobie teraz kilka aliasów na inne polecenia. Na przykład chciałem mieć takie polecenie jak tree. Nie ma go zainstalowanego. Aby to polecenie zainstalować, musiałbym napisać sudo apt get install tree. Oczywiście to sudo apt get install dość często będzie mi potrzebne, w związku z tym, ponieważ jest długie, to mam ochotę je sobie skrócić. Dlatego wolę napisać alias i na przykład duże i nazwać takim poleceniem, więc to będzie sudo apt-get install. Ok, teraz mam alias. Zdefiniowanych już 4 aliasy są i te aliasy tak naprawdę zapewniają mi takie sprytne polecenie. Więc teraz napiszę i później tree. To jest tak, jakbym na przykład zainstalował sobie nowe polecenie, ale użyłem tutaj czegoś takiego jak sudo. To wymagałoby też wyjaśnić. Zwykły użytkownik, taki jak ja teraz, nie ma zbyt wielkich uprawnień do grzebania w systemie, nie jest na przykład administratorem. W związku z tym nie może robić takich rzeczy jak instalowanie nowego oprogramowania. Aby zainstalować oprogramowanie, trzeba na chwilę stać się administratorem i do tego celu służy właśnie polecenie sudo. Ono powoduje, że to polecenie będzie uruchomione tak naprawdę przez użytkownika, który ma prawa admina. I to będzie jednorazowe uruchomienie takiego polecenia. Ale sudo wymaga podania hasła, dlatego muszę to hasło tutaj podać. Jak widać, ten użytkownik nie ma niestety uprawnień, jest to smutne, a więc trzeba będzie przejść na prawdziwego administratora. Robi się to poleceniem su minus. Wchodzę na zwykłego administratora, podaję jego hasło, jestem teraz rootem. Root to jest administrator w systemie. Teraz mogę napisać apt-get install tree. Nie muszę się martwić, skąd to będzie pobrane. Takie polecenie zostanie po prostu zainstalowane. Ono jest ściągane teraz z Debian Linux Mint.com. Już się pobrało, zostaje rozpakowane, skonfigurowane i za chwilę będzie gotowe. Jeżeli teraz napiszę tree, to wyświetli mi się coś takiego. Nic ciekawego. Jeżeli wejdę do katalogu Home na przykład, Pio Tao, napiszę tree, to wyświetla mi się całe drzewo podkatalogów i plików. Z tego wszystkiego, co miał Pio Tao. Jeżeli wejdę do Home PKB, to tam jest jeszcze rozpakowany i zainstalowany Blender. Jak napiszę tree, to zobaczę takie dużaśne drzewo. Tak to wygląda. Więc tak wygląda teraz całe drzewo plików i katalogów, które mam w tym koncie PKB. Ale jestem teraz administratorem. Wykorzystajmy potęgę administratora do tego, aby dodać możliwość ingerencji w polecenia administratorskie dla użytkownika PKB. Aby to zrobić, muszę wpisać słowo vsudo. To jest polecenie konfiguracyjne, z którym nie należy przesadzać, ale możemy tutaj dopisać sobie szybko dodatkowych użytkowników, którzy będą, podobnie jak root, mieli prawa administratora. Wystarczy tylko, że dopiszę tutaj Pio Tao. Przepiszę po prostu to, co tutaj jest. Pamiętajcie, że możecie w ten sposób zepsuć sobie system, więc zachęcałbym do dużej uwagi. OK, teraz naciskam Ctrl O, zapis pliku, Ctrl X, wyjście. Jeżeli teraz wyjdę z tego trybu administratora, naciskając Ctrl D albo Logout, to jestem z powrotem swoim użytkownikiem, którym byłem przed chwilą. Jeżeli teraz zrobię sudo na przykład i ls, to oczywiście sudo pyta mnie o hasło, podaję to hasło i teraz już mogę takie polecenie wykonać. A więc jeżeli coś instaluję, to w tym momencie takie polecenie i będzie również działało, ponieważ sudo już będzie wiedziało, że raz podałem hasło, przez jakiś czas to hasło jest aktywne. Zainstalujmy sobie w takim razie program MC. MC to jest podobny program do LS, z tym, że pozwala działać mi w okienkach tak jakby graficznie i wtedy o wiele łatwiej pracuje się z plikami. Często używam MC, jeżeli mam do przekopiowania mnóstwo różnych plików w różne miejsca. Jest to szybsze po prostu. Więc jeżeli ten MC już się zainstalował, za chwilę będziemy go mieli, konfigurowanie, to potem uruchamiam taki pakiet po prostu, pisząc polecenie MC, mycy od Midnight Commander. Program wygląda w ten sposób. Jak widać, możemy się przesuwać po nim za pomocą strzałek, możemy wchodzić do różnych katalogów enterem, wychodzić z nich na te dwie kropki, najeżdżając też enterem, a jeżeli spróbujemy coś uruchomić, to wtedy naciskamy enter, ok? Więc mogę najechać na Blender, enterem go uruchamiam i znowuż widzę kaszanę. Dobra, zamykam, żeby nie migało po oczach. Jeżeli chcę szybko przeskoczyć do góry, wciskam klawisz home. Szybki skok w dół, klawisz end, home, enter i jestem w katalogu domowym. Jeżeli będę gdzieś bardzo głęboko zakopany, w jakichś dziwnych katalogach, na przykład łażąc sobie, oglądając co mam w systemie, no to mogę zawsze wpisać CD. CD to jest taka mała linia poleceń tu na dole. Jeżeli wcisnę taki CD i wcisnę Enter, to w tym momencie wrócę do swojego domowego katalogu. A więc polecenia mogę wydawać zarówno z tej konsolki tutaj, jak i normalnie jeżdżąc sobie po tych oknach. Teraz przejście między jednym oknem a drugim robię za pomocą klawisza Tab. A więc w jednym oknie mogę być w jednym miejscu, w drugim oknie w drugim. Jeżeli chciałbym na przykład do dokumentów przekopiować coś, co mam w katalogu, na przykład obrazy, to najeżdżam na taką rzecz, która jest w katalogu obrazy. W drugim oknie ustawiam sobie dokumenty, tak jak teraz. I teraz w tym oknie będąc, mogę wcisnąć kopiuj. I mogę to wcisnąć albo myszką, myszka działa w tym oknie, albo mogę wcisnąć klawisz F5. Jeżeli nie zadziała klawisz F5, to mogę szybko jeszcze wcisnąć klawisz Escape 5, taki zwykły. Także działa. Wtedy mam okienko z kopiowaniem, wciskam Enter i skopiowałem jeden plik do drugiego miejsca. Tak to działa. Mogę go także skasować przez klawisz F8, później Enter, zniknął. Tak działa ten program, to jest Midnight Commander. Ma mnóstwo różnych funkcji. Weź się do menu, robi się przez F9. Zresztą jest taki dosyć łatwy do nauczania się, ponieważ ma tutaj napisane klawisz F1 to jest pomoc, F2 to menu, podgląd, edycja, kopiuj, przenieś, utwórz katalog, usuń. Później w dół to jest tak naprawdę to menu. Po tym menu można sobie jeździć, zobaczyć jakie są polecenia. Więc jeżeli ogarniacie tego typu program, no to jesteście w domu. Jest, przypominam, on troszeczkę tak jakby taki program typu, nie pamiętam jak się nazywał, FTP albo coś podobnego pod Windowsa. No, pochodzi z dawnych czasów, ale się niesamowicie przydaje, zwłaszcza tam, gdzie nie jest tak bardzo potrzebna grafika. Można go sobie oczywiście skonfigurować, ale już nie będę na to poświęcał zbyt dużo czasu. Mówiliśmy o tym, jak utworzyć nowy plik. Na początku wyjdę z Midnight Commandera, naciskając F10, ale widzę, że jak nacisnę F10, to niestety mój terminal ingeruje w tę kombinację, w związku z tym F10 nie dociera do tego programu, który jest uruchamiany w terminalu. Wtedy trzeba właśnie zrobić ten myk, o którym mówiłem. Naciskam klawisz Escape i 0 i wtedy ta kombinacja leci do Midnighta i działa dokładnie tak samo jak F10. Teraz naciskam Enter, wyszedłem. Więc mówiłem o tym, jak można stworzyć nowe pliki. Prostym rodzajem, takim jakby prostą możliwością tworzenia nowego pliku jest użycie polecenia touch. Touch, nowy plik. OK? Touch to jest dotknij. Więc w tym momencie zostaje jakby dotknięty nowy plik. Proszę zobaczyć, on ma wielkość 0, nic nie wpisaliśmy do niego. Został utworzony właśnie teraz, przed chwilką. I ten nowy plik to jest nie mniej, nie więcej, tylko nowy plik, który w dodatku jest pusty. Jak napiszę more i później nowy plik, to nic się nie wyświetla. Less, nowy plik, również nic się nie wyświetla, ale trzeba wcisnąć Q, żeby wyjść z tego less. No więc to jest pusty plik. Jeżeli będę chciał do takiego pliku coś wpisać, to oczywiście muszę użyć edytora tekstowego, ale jest prostsza metoda. Mogę napisać cat. Cat, nowy plik, to jest polecenie, które wypisuje cokolwiek, ale jeżeli nie podam nazwy pliku, to cat będzie czekało na znaki z klawiatury. Mogę wpisać na przykład lala, dam Enter i cat mi to polecenie wtedy wypisuje. OK? Wpisuję zupa i on to powtarza jak papuga. OK? Tak to działa. Ctrl D, aby zakończyć ten plik, ewentualnie Ctrl C. I teraz jeżeli użyję czegoś takiego jak cat i przekieruję wynik z tego polecenia do nowego pliku, to wtedy będę pisał swoje słowa, na przykład lala, ale cat już nie będzie ich powtarzał, ponieważ one poleciały do pliku. Zupa, OK, papuga, blender, rules i tak dalej. Żeby zakończyć wpisywanie takich rzeczy, wciskam Ctrl D. Teraz, jeżeli wyświetlę sobie zawartość tych wszystkich moich katalogów i plików, zobaczę, że nowy plik ma już troszeczkę większą wielkość, że są 32 bajty. Wcześniej było 0 bajtów, a więc plik urósł. Mogę napisać more, wyświetlić sobie ten plik, więc widzę, mogę go przeczytać, wszystko jest spoko. Mogę także ten plik skopiować za pomocą polecenia CP. Nowy plik skopiuj do dokumenty. OK? LS, oczywiście nic się nie zmienia. Widać, że te LS, które tutaj mam, robi mi coś takiego, że sortuje wszystkie te pliki w taki sposób, żeby ostatnio zmodyfikowany był zawsze na dole. To dlatego właśnie mam ten alias tutaj na L zrobiony. To jest to ls-ltrf, czyli format wyświetlania długi, sortuj po czasie, dlatego jest T, w odwrotnej kolejności, dlatego jest R jak reverse i F, żeby otagować te pliki takim specjalnym znaczkiem. To jest tylko tyle. Tak czy inaczej, widzę, że dokumenty zmieniły się na samym końcu. Mogę wyświetlić sobie zawartość dokumentów i widzę, że tam jest nowy plik. Super. Ten nowy plik mogę teraz stąd skasować i on zostanie tylko w nowych dokumentach, a więc napiszę sobie rm, nowy plik, bam. Wyleciał stąd, natomiast jest dalej w dokumentach. Jeżeli wejdę do katalogu dokumenty, wyświetlę listę plików, to ten plik mogę sobie jeszcze przeedytować trochę. No i teraz dochodzimy do edycji pliku. Edycja pliku to jest szeroki temat i ogromny. Istnieje masa różnego rodzaju edytorów, które można wykorzystać. Ja mam takie swoje ulubione i jednym z moich ulubionych edytorów jest Vim. Vim to jest trudny edytor, w którym bardzo dziwnie się pracuje. Można na początku jeździć sobie po tym tekście. OK, dojechałem do końca. Już dalej się nie mogę przesunąć. Tak działa. Także jak dojadę do końca wiersza, to nie przeskakuje automatycznie do następnego. Jest taki dziwny. To jest jeden z edytorów. Wyjście z tego edytora to jest powód niejednego informatycznego dowcipu. Podobno Dobrym sposobem na wygenerowanie losowego ciągu znaków jest posadzić kogoś przy Vimie i kazać mu wyjść z edytora. Ten edytor działa tak, że przejmuje sterowanie nad klawiaturą i teraz wszystkie klawisze stają się poleceniami. To nie jest klawisz, który służyłby do pisania. Jeżeli chcę coś napisać, muszę wcisnąć specjalne polecenie. Klawisz I. To jest wprowadzanie tekstu. Teraz mogę pisać. OK? Natomiast jak już się napiszę i stwierdzę, że mogę wyjść, mogę też jeździć po tekście i go poprawiać bez żadnego problemu. To jest tryb pisania. To żeby wyjść z tego trybu wciskam Escape. Ciach. I znowuż jestem w trybie poleceń. Od tej pory znowuż każda litera na klawiaturze to jest osobne polecenie. No i teraz tak. Wchodzę do trybu poleceń, co w ogóle już jest masakrą, naciskając dwukropek. Naciskam W, żeby zapisać ten plik, to jest polecenie write, oraz Q, żeby opuścić edytor. W tym momencie wychodzę z Vima. Jak widać, nie jest to prosty edytor, ale jest niesamowicie skomplikowany i bogaty. Jest to edytor programistów, który naprawdę staje się przydłużeniem ręki, jeżeli się go już nauczyć, więc zachęcam do nauki. Można pisać Vim, uruchamiacie go bez niczego. Wtedy można przeczytać sobie, co to jest za edytor. I macie tutaj kilka podpowiedzi, na przykład dwukropek help i enter, to jest pomoc na bieżąco, ok? A można także włączyć sobie jakiś tutorial i mnóstwo innych rzeczy, więc jak napiszę tutaj help, to bam, mam tutaj help na temat Vima, mnóstwo różnych poleceń, mnóstwo różnych rozdziałów, proszę zobaczyć. No i jeżeli ktoś ma czas i jest odpowiednio zmotywowany, to się może tego nauczyć. Mówię, nie jest to proste, zabiera to około tygodnia, zanim człowiek się trochę okrzepnie i nauczy, ale Vim potrafi działać nawet bez strzałek, wtedy strzałkami są takie klawisze. Tutaj jest kilka takich najbardziej potrzebnych rzeczy, na przykład jak zamknąć okno, jak wyjść z Vima, śmieszna rzecz. Także polecam. Ja musiałem się Vima nauczyć, jak poszedłem do pracy w firmie programistycznej, w której był tylko Vim. Wcześniej używałem innych edytorów, na przykład takich jak Nano, który domyślnie jest w systemie. To jest ten prosty edytorek, który już widzieliśmy pewnie z raz lub dwa. Albo Joe. Joe to jest jeszcze inny edytor, którego teraz nie mam zainstalowanego, więc go sobie zainstaluję. Ciach. On się właśnie teraz instaluje. A Nano, Joe oraz Pico to są edytory, które są do siebie bardzo podobne. Różnią się tylko zakresem funkcji, które spełniają. Joe, czy ten Joe to jest taki najbardziej zaawansowany chyba. Wygląda w ten sposób. Tutaj można pisać bez żadnego problemu i bez żadnych cudów. Ok. Wychodzę przez Ctrl K X. Tak, dobrze pamiętam jeszcze, to jest nazwa pliku do zapisu, na przykład A i wyszedłem. Ja się kręcę, po tylu latach pamiętam, chyba z 15 lat nie używałem Joe. Tak czy inaczej ten edytor również służy do pisania tekstów, no i napisałem coś bez sensu za jego pomocą. Dobra, więc to jest tworzenie plików. Oczywiście do tworzenia plików służy mnóstwo innych poleceń. Możemy nawet zrobić sobie plik, który przechwytuje to polecenie ls. Wystarczy tylko, że napiszę sobie ls albo nawet l, dam strzałkę i tutaj będzie do jakiegoś tam wyniku. Wynik, bam. Oczywiście nie widzę wyniku na ekranie, za to wszystko jest w tym pliku, jak widać. Oczywiście pozbawione kolorów, bo ls wykrył, że te kolory nie są potrzebne w takim pliku, inaczej byśmy mieli jakieś dziwne sekwencje sterujące z terminala. Tak czy inaczej, to jest właśnie Linux, konsola, w której można sobie spokojnie pracować. Oczywiście każdy się może zastanawiać, no ale po co mi to litości? Ja chcę tylko w Blenderze klikać. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie tego typu rzeczy, to nikt was nie zmusza do tego, żeby siedzieć i męczyć się pod Linuxem. No ale jeżeli ktoś chciałby na przykład prowadzić jakieś obliczenia, coś kombinować z danymi, przetwarzać jakieś informacje, no to wtedy to jest system po prostu stworzony do takich rzeczy. Po prostu system na wypasie. Z tych poleceń, które chciałem omówić, są jeszcze inne, na przykład jak sprawdzić, ile mamy uruchomionych programów. To jest coś, co dotyczy zarządzania procesami. Jeżeli chcemy zobaczyć, jakie programy obecnie działają, to możemy wpisać coś takiego jak PS. OK? PS wyświetla mi kilka uruchomionych programów, między innymi widzi, że uruchomiony jest ono sam oraz BASH. BASH to jest to, co działa w tym oknie tutaj. Samo okno jako terminal uruchomiło dodatkowo jeszcze program BASH, który analizuje te wszystkie wpisywane przez nas polecenia. Oprócz tego mogę wpisać PSAXU i wtedy zobaczę wszystkie procesy wykonywane i jest ich aż tyle. Tak to wygląda. Więc to jest taka prawda ukryta przed oczyma normalnego śmiertelnika. Są wszystkie procesy działające w komputerze, łącznie z tymi, które wykonuje kernel systemowy, czyli jądro systemu. To wszystko widać. I proszę zobaczyć na ciekawą rzecz. Numeracja tych procesów zaczyna się od jedynki. To jest proces, który nazywa się init, to jest taki jakby duch całego systemu. Jeżeli coś zabije ten proces, umiera natychmiast cały Linux, cały komputer. Ten proces później powołuje sobie następne procesy, które coś tam robią i one są napisane w nawiasach kwadratowych. To są tak zwane wątki kernela. Te procesy mają kolejne numerki i one zawsze tutaj muszą być. One sprawują pieczę nad działaniem całego systemu. Ich właścicielem jest root, czyli administrator, i my nie możemy takim procesom nic zrobić. Nie mogę go ani zabić, ani na niego jakoś wpłynąć, no chyba że wywołam jakiś krytyczny błąd. Potem w tych procesach pojawiają się coraz większe numerki, a na samym końcu są jakieś programy, na przykład coś takiego jak RCP bind, na przykład jakiś NMBD, jakiś add, na przykład cron i tak dalej. To są wszystko kolejne programy, które działają w systemie. Uruchomione są przez roota albo przez jakichś innych użytkowników, których mamy podefiniowanych i każdy z nich ma swój numer. Każdy numer każdego procesu musi być inny. Nie ma w systemie, przynajmniej w standardowej konfiguracji, dwóch takich samych numerów. A więc jeżeli chcemy jakiś proces identyfikować, to wystarczy, że poznamy jego numer. I do tego celu właśnie służy to polecenie PS. Jak widać, bash, z którego teraz korzystamy, ma numerek 3854, a polecenie PS miało numer 5747. Jeżeli jeszcze raz je uruchomię, to ten proces będzie miał numerek już troszeczkę większy, ponieważ w tym czasie starego numeru nie może wykorzystać, a stary się już zakończył. Tak to wygląda. Możemy również wyświetlić sobie listę procesów za pomocą polecenia top. Jest takie polecenie i to polecenie wyświetla wszystkie procesy uporządkowane w jakiejś tam kolejności, w takiej tabelce. Mamy tutaj także informacje o systemie, czyli na przykład jak długo ten system działa. Okay? Już jest włączony od godziny 28 minut, jest dwóch użytkowników. Load to jest obciążenie systemu, jak widać jest bardzo niewielkie. Te trzy liczby oznaczają czas dla 5 minut, 10 i 15. A więc widać, że nic ciekawego się nie dzieje. I później mamy tasks. Tasks, czyli 132 zadania w całości wykonuje ten nasz Linux. Dwa z tych zadań są uruchomione, czasami trzy, to się widać zmienia, czasami jedno. I to są te zadania, które tutaj się pojawiają i mają status R. Te zadania, które pracują, to są zadania running tak zwane, czyli te, które się wykonują. Reszta śpi. One sobie smacznie śpią i nie zabierają zasobów, mimo tego, że mogą gdzieś alokować jakąś pamięć czy cokolwiek bądź. Możemy się nimi nie przejmować. Potem mamy informację, ile procesów śpi w danej chwili, ile jest zatrzymanych i ile jest zombiaków. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale w każdym Linuxie można mieć jakieś procesy zombie. Oczywiście to nie jest dobrze, ale czasami można je mieć. Teraz te procesy, które śpią tutaj, czasami nazywane są demonami. Demony to są takie procesy, które zazwyczaj śpią i budzą się tylko wtedy, kiedy trzeba wykonać jakieś zadania. Dlatego takie demony często mają końcówkę na literkę D od zaznaczenia, że to jest demon. Tak jak widać tutaj, niektóre z nich to są eleganckie demony. Nie wszystkie mają takie nazwy, ale większość się tak po prostu przyjęło, że mają D na końcu i wtedy wiadomo, że to są demony. Demon to jest proces, który gdzieś w tle, w przestrzeni sobie żyje i coś tam tajemniczego robi, a najczęściej śpi. Nie budźmy zatem tych demonów, one wykonują różne pożyteczne zadania. To, co jest później napisane, to jest obciążenie procesora i mamy tutaj ile jest przeznaczone procesora na usera, na system, na procesy typu nice, na procesy typu idle i później jeszcze jakaś statystyka, której dobrze nie rozumiem. Być może jak doczytałbym, to bym rozumiał. Potem mamy informację o pamięci, 8 giga w całości, tutaj ile jest użytej, ile jest wolnej, ile jest przeznaczone na bufory, a później mamy ile jest pamięci na swapie. Swap to jest taka specjalna pamięć dyskowa, coś jak plik wymiany pod Windowsem. Jak widać, użytych jest 0, a więc mam doskonałą kondycję systemu, nie muszę się niczym przejmować. Potem w tej tabelce są wypisane procesy, które tutaj sobie spokojnie przeskakują. Po prawej stronie jest command, czyli nazwa. Jak widać xorg, czyli cały system graficzny teraz zjada najwięcej zasobów. On zjada czasami aż 10% procesora i dość sporo pamięci, bo aż 0,9%, czyli w sumie niedużo. I widzimy, że tej pamięci wirtualnej jest 325 MB zjedzone. Natomiast w systemie jest 8 giga, więc to nie jest jakoś szczególnie dużo. 300 mega pamięci na system to jest w ogóle tyle co nic na dzisiejsze komputery. Tak czy inaczej, tutaj jest taka prosta informacja o tych procesach. Mamy także użytkownika, który jest właścicielem procesu i numer tego procesu. Istnieje także inny program, trochę ładniejszy, który wyświetla listę takich procesów i nazywa się on htop. Htop jest niezainstalowany, więc sobie go zainstalujmy. Tak, już się instaluje, to jest piękne, nie trzeba nic ściągać, szukać po sieci, klikać myszą, wystarczy wpisać polecenie, chwilę poczekać i bam, jest. To jest absolutny wypas. Jeżeli uruchomię sobie ten program htop, to on wyświetla zasadniczo to samo co top, tylko robi to troszeczkę ładniej. Przede wszystkim mam możliwość jeżdżenia sobie po tej liście i jej przewijania, tak to wygląda, więc widzę tutaj ile jest rozmaitych procesów, jaki tutaj chodzi prawdziwy mes, jaka menedżeria tutaj w ogóle jest. Tutaj są jakieś procesy obsługujące dźwięk w tym miejscu, dlatego mają taki priorytet -11, żeby były zawsze najbardziej aktywne. No i dobra, mogę sobie także tą listę sortować, to jest podobne troszeczkę do Nortona, czy tam do Midnighta i to co widzę, to jest tutaj CPU, czyli procesory, później zawartość, zajętość pamięci, no i swap oczywiście. Jeżeli mam jakiś większy komputer, to tego typu lista w HTOP-ie może być znacznie większa. Pokażę może jak to może wyglądać na takim trochę większym komputerze. Tutaj jest okno terminala z mojego domowego komputera. Jak uruchomię HTOP, to na przykład tych procesorów może być znacznie więcej. One działają tutaj teraz. Tak to wygląda. No i oczywiście jest lista procesów, troszeczkę skonfigurowana, trochę więcej informacji, o pamięci średniej, swapie, o buforach. Tak to może wyglądać. Jeżeli macie jeszcze więcej procesorów, to tych słupków jest oczywiście jeszcze więcej. I tak teraz wygląda obciążenie systemu. Jak widać w moim systemie obecnie największe obciążenie wywołuje FFmpeg, ponieważ on nagrywa teraz na żywo tutorial, który właśnie teraz nagrywam. Widać, że on zjada jakieś 1,5 giga pamięci, 75% procesora zajmuje, czyli w sumie w zasadzie nic tak naprawdę. Dobra, to było okienko z mojego domowego kompa, tutaj mamy ten nasz symulowany komputerek. Teraz, jeżeli chcielibyśmy stworzyć jakiś proces, który będzie bardzo długo pracował, to zróbmy sobie przede wszystkim nowy terminal. Kliknę może tutaj i napiszmy takie polecenie, które będzie się działo i spało po prostu, które nazywa się sleep, na przykład 120 albo dajmy 500. Sleep 500 to jest polecenie, które będzie spało przez 500 sekund. Teraz, wiedząc, że takie polecenie sobie pracuje w tle, mogę uruchomić polecenie HTOP i poszukać tego swojego polecenia. Oczywiście jest tutaj masa tych programów, w związku z tym trudno byłoby gdzieś tak się przyglądać, przewijać i tak dalej, więc mogę wcisnąć zwykły ukośnik tutaj na dole i wtedy aktywuje mi się opcja Search, szukaj. Wpiszę teraz polecenie Sleep i proszę zobaczyć, od razu je znalazłem, polecenie Sleep 500 tutaj siedzi, status S oczywiście, no i jego czas uruchomienia będzie jakiś tam konkretny. I teraz tak, to co jest fajne to to, że ja mogę takie polecenie zamordować na przykład. Jeżeli wcisnę F9, to mogę wykonać polecenie kill. Polecenie kill zabija proces. I teraz jeżeli wcisnę Enter, to to polecenie zniknęło. I proszę zobaczyć co stało się w terminalu. Jak widać, widzę informację o tym, że proces został zakończony. Jakie to smutne. Zróbmy jeszcze raz. Sleep, na przykład 500. A teraz w tym oknie zamiast korzystać z tego HTOP nacisnę Q i spróbuję wyszukać to polecenie. Napiszę PS. Jak widać tutaj go nie ma. Ale jeżeli wpiszę PSAXU, to to polecenie Sleep jest na tej liście. I szczęśliwie je widzę tutaj pod koniec. Widzę, że to polecenie ma numer 6283. Znając ten numer mogę to polecenie zakończyć, nawet nie wciskając tutaj Ctrl C. Wystarczy tylko, że użyję polecenia kill. Kill i teraz piszę 6283 i bam, polecenie zostało zamordowane. Tak to działa. Teraz, jeżeli chciałbym takie polecenie długotrwające na przykład zatrzymać, ale go nie mordować, to piszę sobie na przykład sleep 500 i wciskam Ctrl Z. Ciach. I teraz to polecenie jest zatrzymane. Jeżeli wyświetlę sobie teraz wszystkie procesy w ten sposób, to tutaj widzę, że sleep oczywiście istnieje, ma swój numerek, wszystko jest w porządku, ale jego status teraz to jest T. To nie jest S, ono nie śpi, tylko zostało zablokowane. To jest jakby terminated, może niekoniecznie, ale jest inny status po prostu, który mi mówi, że to polecenie rzeczywiście zostało zatrzymane. I teraz tak, mogę sobie tutaj robić różne nowe polecenia, wszystko spoko, ok? Tak to może działać, bez żadnego problemu, ale jeżeli spróbuję napisać na przykład exit, to widzę, że nie mogę wyjść z takiego terminala, dlatego że istnieją zatrzymane zadania. Mogę sprawdzić, jakie to są zadania, wpisując polecenie jobs, tak jak Steve Jobs. I widać, że zatrzymano polecenie sleep. No i teraz pytanie, co z nim zrobić? Oczywiście mogę je zamordować, wpisując kill i tam numerek, żeby zdechło, ale mogę również je przywrócić do życia. I teraz przywrócić do życia mogę je na dwa sposoby. Albo wpuszczę je w ten terminal, tak jak poprzednio, pisząc FG i w tym momencie to polecenie wraca jakby do czynnego udziału. Tutaj ten status jego zmieni się z T na S, jak widzimy. Już sobie śpi, ale teraz już jest czynne. Albo, jeżeli ono zostało zatrzymane przez Ctrl Z, mogę wpisać BG Jeżeli wpiszę BG, to przenoszę to polecenie do backgroundu, czyli do tła. Ono w tym momencie staje się takim praktycznym demonem. I teraz mogę sobie dalej spokojnie pracować tutaj, w tym terminalu, a polecenie sleep spokojnie działa w tle. Jak wpiszę jobs, to widać, że ono działa. Ono się zakończy po 500 sekundach i wtedy zobaczę efekt zakończenia. Mogę natomiast wrócić z tym poleceniem znowuż do pierwszego planu, do pierwszego tła. Napiszę FG i teraz widzę, że to polecenie znowuż blokuje mi terminal. Jak wcisnę Ctrl+C, to ono się oczywiście przerwie. Zróbmy sobie sleep, na przykład 10. Wciśnijmy Ctrl+Z i teraz wcisnę je w tło. Proszę zobaczyć, poleciało do tła. Za chwilę minie 10 sekund, jak wcisnę Enter, to mi się może pojawić informacja o tym, że to polecenie się zakończyło, tak jak teraz. A więc informacja o tym, co dzieje się w terminalu, w tle albo w pierwszym planie, może być łatwo przeze mnie wyciągnięta. Zakończę teraz ten terminal, wrócimy tutaj. No i tak właśnie się pracuje z procesami. Gdybym chciał, to mogę te procesy łatwo sobie zobaczyć. A więc to były polecenia PS, polecenie TOP, polecenie HTOP, ale istnieją jeszcze inne polecenia, na przykład LS-OFF. LS-OFF to jest zabójcze polecenie, które wyświetla taką niesamowitą ilość informacji, że trudno ją przeczytać, przynajmniej na bieżąco, bo trzeba szybko czytać. To polecenie wyświetla informacje o wszystkich procesach w systemie, ale w taki sposób, że widzimy nawet, jakie są pootwierane pliki. Na przykład widzimy, że bieżący katalog dla jakiegoś tam procesu to jest katalog domowy dla PKB. OK? I tak dalej. Dla polecenia LS-OFF mamy też jakieś informacje i mnóstwo różnych rzeczy. Widzimy teraz, jakie są pootwierane pliki, jakie są na przykład pootwierane zasoby pamięci, z których plików one pochodzą i gdzie. Także mamy naprawdę bardzo profesjonalną informację o tym, co się dzieje. Tak to wygląda. Jeżeli teraz uruchomię sobie na przykład Blendera, może po prostu przez kliknięcie myszą tutaj, Blender sobie siedzi gdzieś, mogę napisać teraz LS-OFF i teraz mogę wyszukać pewnych informacji o Blenderze z tej całej ogromnie długiej listy. Wystarczy tylko, że wpiszę taki prosty kawałek kreski, to jest rura inaczej, i napiszę grep Blender. Wtedy znajduję wszystkie informacje o tym, co do licha pootwierał Blender, jeżeli by mnie to oczywiście interesowało. I widzę, że Blender otworzył się na przykład w formie takiego programu, to jest jakiś tekst, ale później otworzył również jakiegoś Pythona i ten Python otworzył jakąś bibliotekę i to jest fragment pamięci. Potem widzę jeszcze inne rzeczy, że inną bibliotekę otworzył później jeszcze inną, mnóstwo różnych dziwnych ciekawostek, które programiści tylko rozumieją, więc pokazuje, że to jest. Jeżeli szukamy jakiegoś procesu, który blokuje na przykład niezamontowane albo zamontowane urządzenie, nie daje się go odmontować, albo nie możemy wysunąć płyty z napędu, to często jest tak, że któryś z procesów właśnie odwołuje się do tej płyty i takim poleceniem LS-OFF możemy to sprawdzić. Teraz sprawdźmy sobie jeszcze PS, AXU. Widzimy tutaj na samym dole jest Blender, elegancko możemy go zamordować, tak dla beczki, a więc kill 6, 3, 1, 10 i Blender niestety już zniknął. Tego typu mordowanie to jest mordowanie miękkie. Kill po prostu wysyła taki sygnał jakby o numerku 15 do procesu. Jakbym chciał zamordować tak bardziej chamsko, to musiałem wpisać -9, to powoduje, że proces jest prawdziwie zdmuchnięty. Jest tak zdmuchnięty, że po prostu nie ma co zbierać. Ten proces nie jest w stanie wtedy nawet pozamykać plików, więc wszystkie dane, które miał, mogą zostać stracone i w ogóle jest ogólna kaszana. Czasami jednak trzeba użyć takiej brutalnej siły. Jak próbuję ubić proces, którego nie ma, pojawia się komunikat, że nie ma takiego procesu. Istnieje jeszcze program, który nazywa się Strace, S-Trace, który służy do śledzenia programów, które już działają. Wygląda on tak. Jak widzę, jest tutaj. A więc możemy przejść do katalogu programy, Blender i możemy napisać Strace Blender. To jest takie śledzenie na żywo uruchomionego programu. Bam. Z tym, że żeby to działało, to muszę chyba go uruchomić w ten sposób i teraz proszę zobaczyć, co się dzieje w tym terminalu. Blender się uruchomił, ale tak naprawdę ten proces uruchomienia wygląda bardzo okrutnie. Zwinę go i proszę zobaczyć, jak ten Blender się zachowuje. On tutaj ma jakieś operacje nano sleep, próbuje coś skądś przeczytać, jakieś zasoby ma niedostępne i tak dalej. Prawdopodobnie dlatego właśnie tak wściekle miga. Jeżeli spróbuję Blendera teraz zakończyć, to ten log się kończy i widzę na samym końcu, jakie pliki ten Blender tworzył, co tam robił i tak dalej. Ta cała długa lista to są wszystkie operacje wejścia, wyjścia, które Blender zrobił. Oczywiście nie widzę całej tej listy, ponieważ terminal nie ma aż tak długiej historii przewijania. To prowadzi mnie również do tego, żeby ten terminal trochę skonfigurować, więc zróbmy może to od razu, bo to jest troszeczkę denerwujące, że nie mogę przewinąć do samego początku świata. Otóż weźmy sobie edycja i coś takiego jak preferencje profilu. W konfiguracji terminala mam różne fajne opcje i z reguły w tej konfiguracji wyłączam sobie menu w domyślnych nowych terminalach, ustawiam domyślny rozmiar na 115, na przykład na 28. Tytuł polecenia zostawiam bez zmian, kolory wyłączam i wybieram sobie białe na czarnym. Terminal wygląda wtedy w ten sposób. To, co później zostaje, to jeszcze określić ewentualnie tło. Gdybym chciał jakiś obrazek tła, jakieś przezroczyste tło, mogę sobie tutaj poustawiać takie tam zabawy. Z reguły to odpuszczam, wybieram sobie przewijanie i zaznaczam nieograniczone. Dzięki temu ten terminal będzie pamiętał wszystko, co w nim się wydarzyło. Oczywiście zajmie to jakąś ilość pamięci. Potem zamykam. Jeżeli taki terminal teraz przełączę, żeby ukrył pasek menu, to będzie wyglądał dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy go uruchomię na nowo. Zobaczcie, uruchamiam go i już nie ma menu, jest nieograniczone przewijanie i tak dalej. Ale przy okazji, jedna rzecz, to jest nowy terminal, a więc nowy bash. Jeżeli wcisnę tutaj sam guzik L, to ten mój alias nie działa. Alias w tym terminalu działa, a w tym nie. Więc powinniśmy teraz wykorzystać nasze możliwości do zrobienia specjalnego pliku, który będzie konfigurował ten terminal i dzięki temu te wszystkie nasze aliasy, które sobie wprowadziliśmy, będziemy cały czas mieli zapamiętane. Aliasy na razie mamy już 4, warto byłoby je pamiętać. W związku z tym zaznaczę je wszystkie i teraz otworzę sobie w Vimie specjalny plik, który nazywa się bash rc. To jest plik, który konfiguruje zachowanie terminala. Jest tutaj mnóstwo różnych rzeczy, nie musimy się nimi przejmować. Na samym końcu tego pliku dodam kilka linijek i wkleję te moje aliasy. Dzięki temu one będą zawsze aktywne. Jeżeli wyjdę z takiego pliku, otworzę sobie nowy terminal, to w tym nowym terminalu te polecenia już będą działały. Naciskam L, proszę bardzo, działa. OK, naciskam I, proszę bardzo, działa, bo się zapytał o hasło. A ten stary terminal otwarty tutaj tych poleceń nie ma jeszcze. Aby on je miał, należy wykonać ten plik bash rc. I robię to za pomocą polecenia source bash rc. Od tej chwili ta konfiguracja już jest mu znana, bo ją przeczytał i polecenie L również działa. Mogę wyjść z tych terminali przez Ctrl D i wrócić do tego swojego starego. Dobra, więc to mamy wszystko opisane. Jakbyście chcieli jeszcze zobaczyć, ile macie pamięci w systemie, można wpisać polecenie free. To jest takie proste polecenie, które podaje ilość pamięci ogólnej, używanej, wolnej, uwspólnionej. Ok? Gdybyście chcieli zobaczyć, jakie są dyski, można wpisać df i to jest polecenie takie jak disk free. I mam tutaj system plików, później ilość 1 KB bloków, użyte, dostępne, procent użycia i zamontowane gdzie. Otóż pod Linuxem jest tak, że nie ma czegoś takiego jak dyski typu tam C dwukropek, czy D dwukropek, czy dysk E, F, G i tak dalej. Zamiast tego dysk podmontowuje się do katalogu i dysk, który teraz mam w systemie, jest zamontowany do katalogu takiego jak ten. Nieważne, gdzie on jest na dysku, cały ten dysk to jest ten katalog po prostu, więc nie ma się tutaj czym dziwić. Natomiast sam dysk to jest urządzenie w katalogu dev i ono nazywa się SDA2. Jeżeli wyświetlę sobie dev, to zobaczymy, że takie urządzenie SDA2 tam jest. Jest także SDA1, to jest jakiś malutki fragment dysku udający taki dysk logiczny, na którym jest plik wymiany. SDA2 to jest mój prawdziwy dysk. W normalnym, takim większym systemie tych dysków może być troszeczkę więcej. Jak widzicie, tutaj jest dysk SDB, SDD, SDE, SDC i tak dalej. Więc zamiast takich liter typu A, dwukropek, B, dwukropek, mamy po prostu dyski. OK? One się w ten sposób nazywają. Nie będę w to wchodził głębiej, bo tutaj jest troszeczkę jakby dłuższa historia. Więc to jest jakby tylko taka zajawka, że jest coś takiego. Polecenie DF pozwala wyświetlić, ile macie dysków. Jak chcecie sprawdzić, jakie to są formaty plików, na przykład, czy tam formaty tych dysków i ile ewentualnie na nich jest miejsca w takim czytelnym dla człowieka formacie, trzeba napisać df-h T. Jeżeli to zrobicie, wtedy pojawia się tutaj wszystko w gigabajtach, na przykład w megabajtach, w kilobajtach. Okay? Jest także napisane, jakiego rodzaju file system jest na danym dysku. Linux obsługuje kilkadziesiąt rodzajów file systemów, Windows tylko kilka. Macie tutaj te file systemy. No i tutaj jest ext4, czyli taki najbardziej popularny linuxowy obecnie na głównym katalogu. Wszystkie katalogi dyskowe z tego ruta zaczynając prawie ten system współdzielą. Tak to może wyglądać. Oczywiście znowuż w większym systemie df-ht wyświetlałoby coś takiego. Tak to wygląda. Ja napisałem sobie programik, który nazywa się FF i wyświetla to znacznie ładniej. A więc widzę tutaj takie eleganckie kolorki. Widzę odkąd, dokąd zaczyna się dysk, jaki jest jego rozmiar, ile jest użyte, później ile jest wolne, jeszcze w procentach, jaki to jest file system i gdzie jest taki dysk zamontowany. Natomiast takie surowe polecenie, które wyświetla wszystkie dyski, nawet nie zamontowane, to jest polecenie, które nazywa się part_ed-l. To polecenie należałoby wcześniej zainstalować, więc na razie go nie będę pokazywał. Może pokażę je znowuż w tym swoim macierzystym systemie. part_ed-l. I to jest polecenie, które wyświetla wszystkie dyski. Jak widać, jest dysk SDF jeszcze nieużywany w ogóle, nierozpoznana etykieta. Nie tworzyłem tego dysku, więc jest taki zupełnie bez sensu. No i tutaj wyświetlane są wszystkie dyski fizyczne w systemie, zaczynając od SDA, później SDB i tak dalej. To polecenie służy do pracy z dyskami, więc uważajcie, ponieważ można za jego pomocą również zniszczyć dysk. Teraz następna rzecz. Gdybyśmy chcieli zatrzymać polecenia, to już mówiłem oczywiście, to jest to Ctrl-C na przykład, Ctrl-Z, ok? Polecenie FG, przerzucanie do foregroundu albo do backgroundu i to spokojnie może działać. Natomiast gdybyśmy chcieli zmodyfikować jakiś plik graficzny albo chociaż zobaczyć jakiś plik graficzny, to co wtedy? No to już przechodzimy sobie do katalogu obrazy. Jak widać, jest tutaj ten mój obrazek Blender. Jak go wyświetlić? Otóż jest taki program jak Eye of Mate, czyli program o nazwie EOM. Wystarczy tylko podać mu nazwę takiego pliku i wtedy ten plik jest otwarty w okienku, można sobie go zobaczyć. Oczywiście, jeżeli nie mamy takiej możliwości, pracujemy na zdalnej maszynie gdzieś na serwerze, to się to nie uda. No ale w tym przypadku jesteśmy u siebie w domu na przykład, więc to jest bez problemu możliwe. Natomiast aby działało coś więcej, trzeba zainstalować pakiet ImageMagick. Sprawdzę tylko, czy go tutaj przypadkiem nie mam. Nie, nie mam go, więc należy zainstalować coś takiego jak ImageMagick. I to jest program, który potrafi zrobić mnóstwo rzeczy z obrazkami. Jest naprawdę potężny i za jego pomocą możemy również sprawdzić przynajmniej jaka jest rozdzielczość obrazka, nie opuszczając konsoli tekstowej. Proszę zobaczyć, ile tutaj się zainstalowało różnych rzeczy. Gdybym chciał zobaczyć, co siedzi w tym pakiecie, musiałem napisać dpkg-l image-magick i bym widział pełną listę plików, łącznie z ikonkami dla nich, które się zainstalowały. To, co leci do katalogu bin tutaj, to są programy, których mogę użyć. Tak właśnie wyglądają. USR, bin, coś tam. Więc jest tutaj program o nazwie Display, jest Mogrify, jest Convert, jest Animate i tak dalej. Wypróbujmy sobie program Display, Blender. Również otwiera go w okienku, mogę go zamknąć teraz. Tak wygląda. Ale najciekawszym programem jest na przykład Convert. Convert-H, żeby wyświetlić jego opcję. Jak widać, jest cała ogromna lista opcji. I możemy teraz za pomocą tego programu łatwo zmienić rozmiar obrazka na przykład. Wystarczy napisać convert-resize i niech to będzie 512 na 512, podaję nazwę obrazka i nazwę nowego obrazka, na przykład o albo większy PNG. Mogę także dać JPG, żeby zmienić troszeczkę rozmiar czy tam format obrazka. No i odbywa się konwersja, już mam dwa takie obrazki. Display, weźmy sobie większy. W tym momencie obrazek jest taki, oczywiście wcięło mu przezroczystość, bo to jest JPEG, a ten normalny to byłby po prostu taki mały. Display Blender, przypominam, wygląda w ten sposób. Za pomocą tego programu Convert możemy nałożyć na siebie obrazki, przeskalować, zmienić proporcje, dodać ramki, dodać jakieś inne obrazki, na inne obrazki wstawić litery, po prostu mnóstwo różnych rzeczy. Jest także polecenie Identify, które określa informację o takim obrazku i widzimy, że to jest obrazek, który nazywa się większy JPG, jest JPG-iem, ma rozmiar 512 na 512 i jakieś tam dodatkowe rzeczy jeszcze. Tak samo, gdybyśmy chcieli sobie zobaczyć, co to jest ten Blender, coś tam, to widzimy, że to jest 256 na 256, format PNG, no i tutaj jest 8-bitowy. Także spoko, można zobaczyć cokolwiek na temat obrazków i to jest już dosyć ważna informacja. Teraz, gdybyśmy chcieli zrobić coś z plikami filmowymi na przykład, no to w tym momencie trzeba użyć polecenia takiego jak FFmpeg. Oczywiście tego programu również nie mam, trzeba by go było zainstalować. A więc sobie instaluję go. Jak widać, ten program wymaga dodatkowych bibliotek, które się doinstalują przy okazji. I tutaj jest o nich informacja. Zasugerowane jest także, żeby zainstalować sobie coś takiego, to jest przyspieszanie wyświetlania. No i zainstalowane będą nowe pakiety, tyle miejsca zajmą na dysku. Super. Zaraz będę to miał, bez opuszczania konsolki, elegancko. No i cóż, już mam FFmpeg. To jest program, który wyświetla w ten sposób swoją pomoc. Oczywiście, gdybym chciał teraz przerabiać jakieś pliki graficzne, no to mógłbym oczywiście go wykorzystać. Nie mam tutaj żadnego filmu teraz pod Linuxem, ale znowu skorzystam z mojego domowego systemu, żeby pokazać, jak to działa. Teraz tak, u mnie w domowym systemie w głównym katalogu są tego typu pliki. Mam troszeczkę zmieniony sposób wyświetlania, bo inaczej skonfigurowałem sobie LS-a. I teraz, gdybym chciał zobaczyć informację o jakimś takim filmie, to muszę napisać FFmpeg -i, a później podać nazwę takiego pliku. To jest jakiś tam tutorial w surowej postaci nagrany niedawno. I teraz proszę zobaczyć, tak wygląda informacja o nim. To wszystko, co ten program pisze, możemy zignorować, bo to są jakieś informacje o wersjach, o bibliotekach, o opcjach kompilacji, nieważne. Ale potem mamy coś takiego jak input h0. To jest ten mój format. On został skompresowany za pomocą formatu matroski WebM. I w środku znaleziono takie rzeczy jak metadane oraz jakieś strumienie danych, stream 00 i 01. Pierwszy strumień to jest strumień wideo, kompresowany przez kodek H264 w formacie 444, czyli bardzo fajny, dobra jakość, w rozdzielczości Full HD. Tutaj jest coś takiego jak sugerowany aspekt pikseli 1.1, docelowy aspekt pikseli, czy tam obrazu 16.9, 15 klatek na sekundę i tak dalej. Potem mamy strumień audio, zakompresowany, czyli zapisany jako PCM, liczby ze znakiem 16-bitowe, Little Endian, częstotliwość poprokowania 48 kHz, mono. Okay? Także sygnał 16 to jest chyba rozmiar danych i bitrate 768 kilobajtów, czy tam kilobitów na sekundę. Także mamy super jakość tego filmu i to wszystko pokazuje na ten FFmpeg. Oczywiście nie możemy za jego pomocą specjalnie jakoś oglądać filmu, chociaż można by go było pewnie wyświetlić. Ale ja na przykład używam tego FFmpega do nagrywania tutoriali. Doskonale się przydaje, doskonale nadaje się również do konwersji formatów. Można wyjąć na przykład obraz albo samo audio, można zmienić format jednego i drugiego. Także genialnie nadaje się do obróbki, nie do jakiejś zaawansowanej edycji, ale do prostych elementów, owszem, jak najbardziej. Dobra, teraz tak. Zrobiliśmy już sobie aliasy i zapisaliśmy te aliasy w pliku bash rc. Bash rc wygląda w ten sposób. OK? To, co tutaj jest w tym pliku, to jest nic innego jak tylko zwykły program. To jest plik tekstowy złożony z tekstu, w którym są komentarze wstawione po znaku hash, a później są również jakieś polecenia, które wykonywane są przez powłokę, czy też przez ten program bash właśnie. W ten sposób się programuje. Takich programów możemy sobie pisać pod Linuxem mnóstwo, to jest system stworzony po prostu do programowania, jest genialny pod tym względem. U mnie w katalogu bin jest mnóstwo różnych programików, których używam do nagrywania, do różnych prac i tak dalej. Na przykład jest jakiś program, który napisałem w Perlu do robienia galerii, wygląda w ten sposób. Okay, mnóstwo kodu, ten kod tutaj jest spisany. Są jakieś programy typu moje własne aliasy, których tutaj mam całkiem sporo. Zobaczcie, jest alias taki, to jest ten, który robiłem, jest później jeszcze jeden alias, później jest S, jest U. Mnóstwo aliasów. Bardzo przydatnych rzeczy. Potem można sobie zacząć pisać funkcje. To jest oczywiście programowanie w baszu, więc takie troszeczkę bardziej rozwinięte zadanie, o którym nie chcę już teraz mówić. Chcę tylko, żebyście mieli świadomość, że to tak naprawdę działa, tak to może wyglądać. Super sprawa. Polecam każdemu. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcecie pracować pod Linuxem, to nie bójcie się konsoli. Konsola jest przyjacielem tak naprawdę. Jest po prostu wypasem. Zróbmy ostatnią rzecz, takie proste ćwiczenie, to znaczy pobierzmy sobie Blendera za pomocą konsoli właśnie i wgrajmy go do jakiegoś sprytnego katalogu. Żeby to zrobić, potrzebuję oczywiście adres. Adres muszę niestety wziąć z przeglądarki, bo nie pamiętam jaki jest, ale gdybym pamiętał, nie musiałem jej odpalać nawet. Wejdźmy na stronę blender.org. Weźmy sobie teraz, kliknijmy w to Blender na przykład. Teraz może ściągnijmy sobie daily builda jakiegoś, bo dlaczegoż by nie. OK, weźmy sobie ten Gooseberry Blender, albo może taki, wszystko jedno, tutaj, o tą wersję. Teraz, jak trzymam mysz nad tym linkiem, to w pasku stanu w przeglądarce pojawia mi się adres. Ten adres mogę zapamiętać klikając prawym klawiszem i wybierając kopiuj adres odnośnika. Ten adres jest mi potrzebny. Teraz, jeżeli zamknę przeglądarkę, ten adres cały czas mam skopiowany. Uruchamiam teraz terminal. On już jest skonfigurowany elegancko i przypominam, że jak wcisnę Shift Insert, to mi się powinien wkleić ten adres. Niestety nie wkleił mi się, więc ogólnie Lipton. Już straciłem wszystko. Ach, niedobrze. Weźmy jeszcze raz przeglądarkę. Muszę jeszcze raz ten adres zapamiętać. Blender.org. Wchodzimy szybko, sorki za tą obsługę. Weźmy sobie jeszcze raz Developers Corner. No i teraz tak, tutaj mamy coś takiego jak https builder blender.org download. Myślę, czy nie pokazać, jak można ściągnąć całą tą stronę i z tej strony wypreparować sobie te linki, ale myślę, że to będzie za bardzo hardkorowe, jak na tutorial taki dla początkujących, więc weźmy sobie, skopiujmy tylko ten link po prostu. Kopiuj adres odnośnika, teraz przejdę do konsoli, Shift, Insert i teraz jest to, co chciałem, czyli mam ten adres. Oczywiście on nie działa, jak wcisnę Enter, ale do pobierania takich plików służy program o nazwie wget, czyli webget, weź sobie z weba. Mam ten program? Mam. Więc jeżeli napiszę wget, a później podam ten adres, to natychmiast rozpocznie się ściąganie tego programu, zupełnie tak po prostu z konsoli. Oczywiście musi nastąpić rozwiązanie adresu, a teraz widzę w eleganckim pasku postępu, jak to się ściąga i przyznaję, że leci całkiem zacnie. Kilka mega na sekundę to nie jest źle. Także za chwilkę będziemy mieli blendera zbudowanego nie dalej jak wczoraj, a może nawet dzisiaj. Korzystając z takiego rozwiązania nie potrzebujemy tak naprawdę przeglądarki, jedyne co musimy znać to ten adres. Niestety adres jako taki ma pewne losowe znaki w swojej nazwie, bo te znaki oznaczają albo build, albo jakiś ciąg identyfikujący ten konkretny plik, więc za każdym razem on może być inny. Zresztą możemy to porównać, jeżeli wejdziemy do pobrane, to widzimy, że wczoraj pobierany Blender miał inną nazwę, ale pobierałem też go z innego katalogu. No dobra, więc teraz tak, mamy już pobrany nasz plik. Ten nasz plik leży sobie na razie w katalogu domowym. Przeglądarkę mogę już zamknąć, nie będzie aż taka potrzebna. I teraz wykorzystując te wszystkie informacje, o których dzisiaj mówiłem, czyli możliwość chodzenia po systemie wyświetlania plików katalogów, spróbujmy sobie zrobić porządek z tym Blenderem. Na początek wejdźmy do katalogu programy. Tutaj widać naszego starego blendera, a w katalogu poprzednim jest nasz blender. Więc przenieśmy go za pomocą polecenia MV. Blender, przenoszę go w to miejsce, które jest tutaj. Już się przeniósł, mam teraz go tutaj, a teraz trzeba go rozpakować. Rozpakowanie pod Linuxem robimy za pomocą programów takich jak BZIP2, na przykład TAR. Czasami mamy ZIPa zainstalowanego i tak dalej, czasami GZIPa, to jest GNU-ZIP inaczej. Każdy z tych programów działa w określony sposób. W tym przypadku musimy rozpakować plik, który został spakowany BZIPem, a wcześniej był spakowany TARem. Wszystko jedno. Tak naprawdę wystarczy tylko użyć polecenia tar jxvf i podać nazwę tego blender 23 myślnik coś tam. Zauważcie, że dopełniłem tabem tą nazwę, więc nie musiałem jej wpisywać. To polecenie robi coś takiego. Tar to jest jakby smoła inaczej. To jest nazwa archiwizatora. Natomiast j to jest rozpakowanie bez zipa. To po jakimś czasie się po prostu wie. X to jest w ogóle rozpakowanie, V to jest verbose, czyli wypisywanie wszystkich plików, które tworzy, a F to to, że pochodzi z pliku. Być może to jest stara składnia i teraz działa jakaś nowsza, ja jestem od wielu lat użytkownikiem, więc korzystam z tego starego formatu. Jak teraz cisnę Enter, odbywa się rozpakowanie. No i wszystkie rozpakowane pliki wypisywane są w formie ich nazwy tutaj w konsoli, dlatego widzę cały proces, jak wygląda. Widzę, ile tych plików jest, jak szybko to leci. Jeżeli się proces zakończy, to konsola wróci do tego znaku zgłoszenia, który miałem na samym początku, tak jak teraz. Jeżeli teraz wyświetlę to wszystko, to widzę, że utworzony został nowy katalog, to jest ten, tak jak to było też pokazane tutaj. Tutaj jest nazwa tego katalogu i tu on się kończy. Potem jest podkatalog i jakieś pliki z niego. Mogę tam wejść, Blender. Tutaj dam minus, aby wejść głębiej. No i to jest nowa wersja Blendera. Mogę ją uruchomić pisząc ./Blender. Pach. Odpalam i znowuż jest kaszana, spowodowana brakiem odpowiednich sterowników wyświetlających akcelerowany obraz tutaj. No ale jakoś to się i tak tutaj odświeżyło. Widać, że to jest Blender zbudowany 2 lutego o godzinie 12:35. To dzisiaj. Dzisiaj po południu był zrobiony. Super, jest tak świeżutki, że aż ciepły. Niam, niam. Dobra, więc to jest Blender, którego żeśmy sobie ściągnęli, rozpakowaliśmy, zainstalowaliśmy. Jest wypas. Pozostaje nam tylko zrobić do niego ikonkę. Klikam sobie tutaj, biorę sobie utwórz aktywator, wpisuję sobie Blender 2.73 daily, a może build dzienny albo wydanie codzienne, prawie jak ekspres wieczorny to brzmi. I teraz szukam, którego polecenia mam uruchomić, więc wybieram sobie PKB, programy, wybieram katalog z tym naszym blenderem i wybieram blendera. OK? Wszystko zrobione, ikonka się ustawiła automatycznie, klik, No i teraz mam nowy aktywator na Blendera i to jest Blender 83, wydanie codzienne, więc super. Mam teraz dwie wersje Blendera, ale jednego z dumą możemy to stwierdzić, rozpakowaliśmy z konsoli i to jest wypas. Oczywiście to archiwum, które tutaj leży, mogę już usunąć, bo nie jest mi potrzebne. Mogę je nawet zaznaczyć tutaj myszą i przez kółko usunąć, proszę zobaczyć, L już go nie pokazuje. Także mam teraz elegancko porządek w systemie i jest ogólnie rzecz biorąc wypas. Dobra, myślę, że to byłoby wszystko na ten przydługi nieco tutorial, 1,5 godziny to jest i tak wystarczająco chyba dużo sprzedanych informacji, no ale tak naprawdę to może się przydać. Gdybyście kiedyś chcieli zrobić sobie coś więcej z Linuxem, to oczywiście mogę próbować odpowiedzieć na jakieś Wasze pytania. Pamiętajcie, że można również coś popsuć, więc trzeba zachować pewną ostrożność przy tych operacjach. Dzięki za uwagę. No i cóż, spotkamy się może kiedyś jeszcze w konsoli. Do zobaczenia.